11 czerwca 1958 roku. Późna noc, sypialnia, wilgotność średnia, pochmurno. Byłem śpiący, ale w jednej chwili stałem się pobudzony. Wibracji nadeszły około 2 minuty po położeniu się do łóżka. Wyszedłem z ciała w chwili, gdy pomyślałem o tym, ponownie poczułem napływ potrzeb seksualnych, już po raz czwarty, z rzędu. Nie mogłem się od nich uwolnić, nieważne jak usilnie próbowałem. Niezadowolony z siebie powróciłem do ciała fizycznego. Musi być jakiś sposób, by się tego pozbyć. 29 lipca 1958 roku. Późna noc, biuro, wilgotność średnia. Byłem trochę zmęczony, lecz umysł miałem trzeźwy. Myślę, że znalazłem sposób na siedzącego we mnie maniaka seksualnego, tym razem dało to zadziwiający rezultat. Po nadejściu delikatnych wibracji odczekałem, aż stały się silniejsze, a potem pomyślałem o ruchu do góry i ponownie znalazłem się nad łóżkiem. Znów rozglądałem się po biurze w poszukiwaniu kobiety. Tak jak poprzednim razem, kiedy próbowałem myśleć o oddaleniu się od ciała, powstrzymywał mnie popęd seksualny. Nowy sposób polegał na tym, że zamiast walczyć z tym popędem lub go ignorować, pomyślałem, dobra, seks jest czymś fajnym, ale przedtem muszę coś zrobić. Najpierw muszę znaleźć się gdziekolwiek indziej. Pomyślawszy tak, wystrzeliłem przez sufit i po kilku sekundach znalazłem się w jakimś innym pokoju. Przy stole, na którym leżała długa biała książka, siedziały dwie osoby. Byłem podniecony, ale szybko zacząłem niepokoić się o powrót i pomyślałem o ciele fizycznym. Po chwili poczułem, jak wnikam w nie. Usiadłem, rozejrzałem się, wszystko wyglądało normalnie, łącznie ze mną samym. Przynajmniej tym razem udało mi się opuścić najbliższą okolicę. Ciekawe jednak, kim była tamta dwójka za stołem. Widać więc, że pociąg seksualny nigdy nie został w pełni przezwyciężony. Oszukiwałem go, dopóki nie rozpoznałem i nie zrozumiałem w pełni jego istnienia. Właściwie sam pomysł powstał w oparciu o tak zwanemu scenę miłosną Gene Autry'ego. W typowym westernie Gene walczy z bandytami o uwolnienie dziewczyny, a potem zawozi ją na swoje rancho. Zbliża się do niej, mówiąc miłe słówka, na przykład o jej włosach. Dziewczyna, z ogniem w oczach, także przysuwa się bliżej. Kiedy jesteście już pewni, że zaraz ją pocałuję, bo nawet sama go o to prosiła, stary Gene mówi, jasne, tsusy jane, zaraz to zrobię, ale przedtem chcę ci coś zaśpiewać. Z tymi słowy wyciąga skądś gitarę i zaczyna jej śpiewać o koniach. Po piosence także jej nie pocałuje, bo film kończy się, zanim zdąży się do tego zabrać. Pomysł z odsuwaniem raczej, a nie zaprzeczaniem, okazał się tym środkiem, który wyzwolił mnie od dominacji seksu. Sam pociąg co prawda pozostał, czekając na najmniejszą choćby sposobność, by powrócić. A sposobności takie pojawiają się w stanie drugim, ale w innej formie. Chociaż wyrażenie inna forma jest właściwie bardzo nieprecyzyjne. Seksualne akcje-reakcje w sensie fizycznym wydają się jedynie bladą imitacją lub słabym naśladowaniem bardzo intymnych form połączenia się i komunikacji w drugim stanie, które tak naprawdę wcale nie są seksualne w naszym rozumieniu tego słowa. W fizycznym świecie pragnienie spełnienia seksualnego jest jakby mglistym przypomnieniem emocjonalnych uniesień występujących między ludźmi w stanie drugim, tłumaczonych na akt seksualny. Jeżeli wydaje ci się to trudne do zaakceptowania, spróbuj spojrzeć na swoje własne pragnienia seksualne zupełnie obiektywnie. Odrzuć wszystkie reguły i zakazy, wszystkie emocjonalne uprzedzenia. Można to zrobić. Być może zdziwisz się, jak źle ukierunkowana została ludzkość. Spróbuję podać teraz możliwie najbliższą analogię doznań w stanie drugim, przy których seks fizyczny jest zaledwie cieniem. Gdyby przeciwne bieguny magnesu mogły odczuwać zbliżając się do siebie, to chciałyby zetknąć się ze sobą. Nie ma żadnej bariery, która może to powstrzymać. Potrzeba ta wzrasta wraz ze zmniejszającą się odległością. Im bieguny są bliżej, tym potrzeba zetknięcia staje się coraz bardziej zniewalająca. W końcu stykają się. Następuje wstrząsający umysłem, duszą. Przepływ ładunków z jednego bieguna do drugiego, ładunki się znoszą i równowaga zostaje przywrócona. Wszystko to dzieje się w jednej chwili, a jednak mija cała wieczność. Potem następuje spokój i łagodne rozdzielenie. Jest to tak samo normalne i naturalne, jak ten przykład. Może być trudno zredukować witalne emocje do zwykłych i prostych potrzeb do zastosowania praw fizyki na innym poziomie. Jednak wiele testów potwierdza tę przesłankę. Takie stwierdzenie nie przyszło mi łatwo, ponieważ należało pokonać wiele trudnych do przezwyciężenia barier. Pierwszą były nabyte uwarunkowania, wzmocnione i wspierane nakazami i zasadami naszej kultury. Początkowo przenosiłem je do stanu drugiego. Oto dobry przykład z dziennika.
16 września 1959 roku. Pomyślawszy o tym, że chcę widzieć, stałem się świadomy swojej pozycji w pokoju. Biuro było słabo oświetlone, a ja znajdowałem się ponad stołem o jakieś 2 cm od kanapy, na której w półmroku widziałem leżące moje ciało. Potem w pobliżu drzwi spostrzegłem postać bez wątpienia ludzką, zbliżającą się powoli w moim kierunku. Natychmiast wiedziałem, że jest to kobieta. Byłem ostrożny, ale równocześnie walczyłem z popędem seksualnym, który narastał wbrew moim największym wysiłkom. Jestem kobietą, wydawał się mówić niski kobiecy głos, powiedziałem, że wiem o tym i próbowałem równocześnie się wycofać. Nie można było nie rozpoznać seksualnych tonów w jej głosie. Podeszła jeszcze bliżej. Mój umysł zauważył, że była to naprawdę kobieta i przełożył to na zainteresowanie seksualne. Cofnąłem się, rozdam pomiędzy pragnieniem a obawą, co mogłoby się wydarzyć, gdyby rzeczywiście doszło do intymnego zbliżenia w ciele drugim i do zdrady wobec mojej żony. W końcu mój strach przed możliwymi a nieznanymi następstwami zwyciężył i zrejterowałem do ciała fizycznego. Usiadłem i rozejrzałem się dookoła. Pokój był pusty. W chwili, kiedy pomyślałem o tym wydarzeniu, moje fizyczne ciało zareagowało podnieceniem, musiałem wyjść na spacer, a dopiero potem usiadłem i zrobiłem ten zapis. Być może jestem jednak tchórzem. Miałem wiele takich spotkań i różna była ich intensywność, zanim zacząłem oddzielać w nich to, co tylko niewłaściwe, a co mnie odpycha. Wydawało się, istnieje bezpośredni związek pomiędzy emocją, którą interpretowałem jako popęd seksualny, a siłą, z której korzystałem przy oddzielaniu się od ciała fizycznego, czy wibracje, które odczuwałem, nie były tym samym podstawowym popędem, ale inaczej skierowanym. Lub może była to jakaś okrężna droga. Czy popęd seksualny był fizyczną i emocjonalną manifestacją tej siły? Być może istnieje sposób na sprawdzenie tego w bardzo ściśle kontrolowanych warunkach, o ile oczywiście społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, by podjąć takie eksperymenty. Nasze z pewnością jeszcze nie jest. Wszystko, co możemy tutaj zrobić, to spróbować rozpatrzeć bliżej pewne punkty. Dopiero niedawno w trakcie badań naukowych nad snem i marzeniami sennymi zauważono, iż w fazie REM, rapid eye movement, faza snu charakteryzująca się gwałtownymi ruchami oczu pod zamkniętymi powiekami, mężczyźni doznają erekcji. Jest to niezależne od treści snów. Sny, w których nie występują żadne treści erotyczne, także wywołują ten efekt. Tyle na razie stwierdziła nauka. Wspominam o tym tylko dlatego, że najczęstszą reakcją fizyczną po powrocie ze stanu drugiego jest erekcja członka. Jest to jakaś wskazówka, ale nic ponadto. Seksualizm stanu drugiego nie jest tym samym, co jego fizyczne echo, nawet gdyby zwyczaje i uprzedzenia nagromadzone wokół miłości fizycznej zostały odrzucone. Bariery stworzone i ustawicznie umacniane przez uwarunkowania społeczne są jedynie połową tego. Elementy fizyczno-mechaniczne same w sobie wydają się nie mieć zastosowania. Przez długi jednak czas umysł będzie tłumaczył sekwencję zainteresowanie akcja-reakcja jako podobne funkcje występujące niefizycznie. Kiedy percepcja i kontrola staną się ostrzejsze, różnice będą bardziej zauważalne. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, w miłości fizycznej nie występuje wzajemne przenikanie się kobiety i mężczyzny. Wysiłki wyrażenia tej potrzeby wydają się z perspektywy czasu patetyczne. Szybko odkrywa się, że w stanie drugim odbywa się to w inny sposób. Po drugie, cała otoczka zmysłowości występująca przy fizycznych formach seksu w stanie drugim zupełnie nie istnieje. Nie ma wyraźnych różnic między mężczyzną a kobietą, zarówno w wyglądzie, jak i dotyku. A więc w jaki sposób się to odbywa? Powróćmy jeszcze raz do analogii z przeciwnymi biegunami magnesu. Istnieje wyraźna świadomość inności, która jest jak promieniowanie słoneczne lub ciepło ognia, może zresztą nim jest odbierane przez kogoś, kto trzęsie się z zimna. Przyciąganie jest tu niezwykle intensywne, różni się jednak dynamiką, zależnie od osoby. To jak przepływ magnetycznych prądów. Spróbuj określić, co czyni jakiegoś człowieka bardziej atrakcyjnym seksualnie od innych, to coś więcej niż zwykłe dopasowanie fizyczne. Akt ten w zasadzie nie jest żadnym aktem, lecz nieruchomym stanem silnego szoku, podczas którego dwoje łączy się naprawdę, nie tylko powierzchnią ciała, lecz w pełnym wymiarze, atom z atomem, całe ciało drugie. Następuje krótki, ale nieprzerwany przepływ elektronów. Od jednego ciała do drugiego. Jest to chwila niewyobrażalnej ekstazy, po której następuje spokój, równowaga. I to już koniec. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego jest to pożądane, tego nie wiem, tak samo jak północny biegun magnesu nie rozumie potrzeby przyciągania bieguna południowego. My jednak odczuwamy obiektywnie i w związku z tym pytamy, dlaczego?
Jedno jest pewne, tak jak w stanie fizycznym akt ten jest równie pożądany w stanie drugim. W niektórych okolicach obszaru drugiego jest on tak samo zwyczajny jak uścisk dłoni. Oto odpowiedni zapis z mojego dziennika. 12 września 1963 roku. Nie wiem dlaczego znalazłem się przed domem, gdzie znajdowała się grupa 7 czy 8 osób. Nie wydawali się być szczególnie zaskoczeni moim widokiem, ale ja jak zwykle byłem ostrożny. Wyczuwałem z ich strony pewne wahanie, jakby nie wiedzieli jak mnie powitać, ale nie było w tym wrogości. W końcu jedna z tych osób w przyjacielski sposób wysunęła się do przodu, jakby chciała uścisnąć mi rękę. Podeszła bliżej i już wyciągałem dłoń, kiedy niespodziewanie nastąpiło szybkie wyładowanie seksualne. Byłem zaskoczony i odrobinę zaszokowany. Potem każda z tych osób po kolei wysuwała się do przodu i witała ze mną w ten sposób, tak po prostu, jakby podawali mi rękę. W końcu zbliżyła się ostatnia, jedyna jaką mogłem rozpoznać jako kobietę. Wydawała się dużo starsza od pozostałych, starsza też ode mnie. Jej postawa wyrażała przyjaźń i dobry nastrój. No cóż, nie robiłam tego od bardzo dawna, powiedziała ze śmiechem, ale chyba spróbuję. Zbliżyła się i mieliśmy krótką, ale silną wymianę seksualną. Potem cofnęła się, zachichotała i dołączyła do reszty. Po kilku chwilach wypełnionych próbami ustalenia, gdzie się właściwie znajduję, poczułem się nieswojo i postanowiłem wracać. Ruszyłem prosto w górę, w stronę ciała fizycznego i powróciłem bez większych problemów. Czy ta powitalna wymiana seksualna była typowym zwyczajem w tamtych rejonach, czy jedynie próbowali być uprzejmi wobec przybysza, stosując zwyczaj, który wydawał im się powszechny w jego stronach? To możliwe, o ile mieli wgląd w najbardziej sekretne zakątki naszego fizycznego wnętrza. Czyżby senne fantazje seksualne, spowodowane wcześniejszymi zahamowaniami pod tym względem? Taka mogłaby być odpowiedź freudystów, lub może prosty unik, by nie rozważać innych możliwości. Bo czy istnieje jakiś dowód, że jest to coś innego? Nie ma sposobu, by to udowodnić, ponieważ nie można określić stałego miejsca i okoliczności. W powyższym doświadczeniu tak, ale w innych. Oto ponownie fragment mojego dziennika. 4 marca 1961 roku. Późna noc, gabinet na parterze. Nie byłem przemęczony, umysł miałem jasny. Wywołałem wibrację metodą odliczania. Opisuję tu sobotnią noc, ale dopiero w niedzielę po południu, opierając się na zrobionych w nocy notatkach i późniejszych wydarzeniach. Kilka informacji wstępnych. Wczoraj po południu zatelefonowała do nas przyjaciółka mojej żony, JF, aby zapytać, czy może przyjść z wizytą i zostać na noc. Przyjechała na kolację i po spędzonym wspólnie wieczorze poszła spać do małego, kwadratowego pokoju gościnnego na piętrze od frontu, a może ja tak założyłem. Sądziłem też, że nasze dzieci śpią w swojej sypialni znajdującej się nad moim gabinetem i mającej kształt prostokąta. Postanowiłem zostać i spać w gabinecie. Czułem, że mogę wywołać wibracje, a nie chciałem budzić żony. Po wielu przygotowaniach nadeszły silne wibracje. Wkrótce ich częstotliwość wzrosła tak bardzo, że nie odróżniałem poszczególnych impulsów. Łatwo wydostałem się z ciała i z silnym uczuciem wyzwolenia, ale też i kontroli, uniosłem się w górę, przeniknąłem sufit i znalazłem się w pokoju dzieci. Pogrążony był w ciemnościach, a chociaż byłem pewny, że jestem w ich sypialni, nie mogłem ich dostrzec. Miałem już odejść, kiedy nagle wyczułem obecność kobiety w pokoju, całkiem niedaleko mnie. Nie mogłem rozpoznać twarzy, ale odniosłem wrażenie, że ma 30 kilka lat i jest osobą doświadczoną seksualnie, czyżby znajome radiacje tej cechy. Wrażenie to pobudziło mnie seksualnie. Kiedy zbliżałem się do niej, powiedziała, że raczej nie, ponieważ jest bardzo zmęczona. Uszanowawszy jej życzenie, odsunąłem się do tyłu, wyczuwając, że tak będzie lepiej. Wydawała się wdzięczna, a ja pogodziłem się z tym, choć byłem rozczarowany. Potem zauważyłem drugą kobietę, bardziej po prawej stronie i z tyłu. Była starsza od pierwszej, miała około 40, ale wydawała się również osobą o szerokich doświadczeniach seksualnych. Przysunęła się do mnie i zaoferowała, że będzie ze mną, jakby mówiąc, ja chcę, co należało rozumieć, że skoro ta pierwsza nie chciała, to ona owszem z ochotą. Nie potrzebowałem dalszych zaproszeń i szybko połączyliśmy się. Nastąpił przyprawiający o zawrót głowy, podobny do elektrycznego szok, a potem rozdzieliliśmy się. Podziękowałem jej, a ona wydawała się być usatysfakcjonowana i zaspokojona. Czując, że jak na jedną noc wystarczy, odwróciłem się, zanurkowałem przez podłogę i po chwili znalazłem się w ciele fizycznym. Usiadłem i zapaliłem światło. Dom pogrążony był w ciszy. Wypaliłem papierosa i ponownie zapadłem w sen, tym razem bez żadnych incydentów.
Tego ranka, w niedzielę, wstałem jak zwykle wcześnie. Około 10 przyszła do kuchni moja żona, aby napić się kawy. Zastanawiała się, czy nie pójść na górę i nie obudzić JF, by zabrać ją do kościoła. Zauważyła też, iż ma nadzieję, że JF śpi dobrze, bo była taka zmęczona. Nie widziałem w tym jeszcze nic niezwykłego, ale kiedy powiedziała, że JF położyła się w pokoju dzieci, przypuszczalnie dlatego, że jest tam wygodniejsze łóżko, a dzieci spały w pokoju gościnnym, gdzieś w moim mózgu rozdźwięczał się dzwoneczek. Jak mówiłem, sypialnia dzieci ma kształt prostokąta i znajduje się bezpośrednio nad moim gabinetem. Co więcej, JF ma około 30, jest zawodową piosenkarką i bez wątpienia jest doświadczona seksualnie, dwóch mężów plus spora ilość romansów. No i fakt, że była zmęczona. Dobrych parę minut zbierałem się na odwagę, by zapytać żonę, ale musiałem to wiedzieć. Moja żona była już w tym czasie całkiem nieźle doświadczona. Poprosiłem ją więc, by poszła na górę i zapytała JF, czy czuje się seksualnie zmęczona. Zapytała, co mam na myśli, więc wyjaśniłem jej to. Potem oczywiście chciała wiedzieć dlaczego, dodając, że nie może zadać JF takiego pytania. Odparłem, że z pewnością może się tego dowiedzieć i że to ważne. W końcu zgodziła się i poszła na górę obudzić JF. Po dość długiej chwili nieobecności Ajona zeszła na dół i spojrzała na mnie znacząco. JF została na górze. Skąd wiedziałeś? Dzięki Bogu, że nie powiedziała tego z podejrzliwością w głosie. Dlatego dzwoniła do nas i chciała nas odwiedzić. Przez cały tydzień miała burzliwy romans z seksem co noc. Powiedziała mi, że była już zbyt zmęczona, aby wytrzymać jeszcze jedną noc. W chwilę później JF zeszła na dół na śniadanie. Moja żona oczywiście powiedziała jej, że interesuje się jej stanem. Przez resztę dnia zachowywała się normalnie, z jednym wszakże wyjątkiem. Zwykle JF traktuje mnie bardzo zwyczajnie, po prostu jak męża swojej dobrej przyjaciółki. Dzisiaj wielokrotnie spostrzegłem, jak ukradkiem przygląda mi się intensywnie, zupełnie jakby chciała przypomnieć sobie coś związanego ze mną i nie mogła. Udawałem, że nie zauważam tego nagłego zainteresowania. Zidentyfikowałem więc jedną kobietę. Ale kim była ta druga, starsza? Dopisek 7 marca 1961 roku. Środa w nocy. Przez ostatnich kilka dni próbowałem odkryć, kogo mogła oznaczać ta druga kobieta. Przypuszczałem, że mogła to być jakaś nieżyjąca już osoba wciąż głęboko zainteresowana seksem, która kręciła się w pobliżu JF po prostu, aby niejako w zastępstwie cieszyć się jej aktywnością seksualną, o ile to możliwe. Wczoraj jednak do mojego biura wpadł przyjaciel i w trakcie rozmowy zauważył nagle, iż nasza wspólna przyjaciółka RW powiedziała mu, że śniła o mnie ostatniej sobotniej nocy. Wzmianka o sobotniej nocy natychmiast przykuła moją uwagę. RW jest przedsiębiorczą i ma około 40 lat. Chociaż zamężna, to zgodnie z moimi obserwacjami, ale nie udziałem, zdecydowanie zalicza się do kobiet o szerokich doświadczeniach seksualnych. RW nie opisała jednak przyjacielowi samej natury snu, więc postanowiłem dowiedzieć się tego na własną rękę. Jeszcze tego samego dnia udało mi się do niej dodzwonić. Początkowo RW mówiła na temat snu dość wykrętnie. Po moich łagodnych naleganiach powiedziała wreszcie, iż w jej śnie poddałem ją drobiazgowemu fizycznemu badaniu. Było to wszystko, co zdołałem od niej wydobyć. Albo rzeczywiście nie pamiętała już niczego więcej, albo było to zbyt osobiste, by mogła powiedzieć. Ale fakt, że śniła o mnie sobotniej nocy, że sen miał raczej intymny charakter i był na tyle dla niej ważny, by go wspominać, oraz to, że RW odpowiada podanej wcześniej charakterystyce, wszystko to jest czymś więcej niż jedynie zwykłym zbiegiem okoliczności. Czyżby istniał we mnie jakiś ukryty pociąg seksualny ku JF i RW? Jeżeli tak, to byłem tego całkowicie nieświadomy. Dobrze jednak wiedzieć, iż obie w dalszym ciągu znajdują się pomiędzy żywymi. Wiele z opisanych w moim dzienniku eksperymentów jest dla mnie także zbyt osobistych, aby je przytaczać. Jednak to, co zostało zaprezentowane, będzie, jak sądzę, dostateczną wskazówką. Wystarczy powiedzieć, że były tam doznania różnego typu, tak jak różne są doświadczenia w stanie drugim, zarówno w obszarze i jak i obszarze drugi. Wyznawcy koncepcji planów astralnych mogą twierdzić, że jakość tych spotkań zależna jest od poziomu wizytowanego planu, jakość oznacza tu intensywność i lub degradację bądź eliminację doznań seksualnych. Zależy to od interpretacji.
Ci, którzy nie zaczęli jeszcze rozumieć warunków stanu drugiego, żywy, umarły, równie dobrze mogliby odnosić te wzorce do planu fizycznego, ale bez ograniczeń i nawyków cywilizowanego społeczeństwa wciąż oceniamy seksualizm jako dobro lub zło w ścisłej zależności od takich właśnie nakazów, zakazów i struktur społecznych. Złudność takiego punktu widzenia ukazuje się już w naszym istnieniu tu na Ziemi, bowiem nie możemy pogodzić naszych praktyk seksualnych z prawami społecznymi. Pociąg seksualny sam w sobie może być katalizatorem wibracji, które są drzwiami prowadzącymi do stanu drugiego. Jest to jednak zawiły problem, lecz w żadnym wypadku w drugim stanie nie jest to złem. Ćwiczenia wstępne. Wielokrotnie nawiązywałem w tej książce do podstawowego faktu, jedynym możliwym sposobem na zaakceptowanie realności ciała drugiego i egzystencji w jego obrębie jest osobiste doświadczenie go. Oczywiście, gdyby to było łatwe do osiągnięcia, zjawisko takie byłoby powszechne. Podejrzewam, że jedynie wrodzona ciekawość umożliwia niektórym ludziom przezwyciężenie przeszkód piętrzących się na drodze do osiągnięcia sukcesu w tym względzie. Istnieje wprawdzie wiele opisanych przypadków oddzielenia się od ciała fizycznego, to jednak w większości, przynajmniej na Zachodzie, były to zdarzenia spontaniczne i jednorazowe, pojawiające się w chwili stresu bądź zaburzeń fizycznych. Mówimy tu jednak o czymś zupełnie innym, o czymś, co może być badane w sposób obiektywny. Eksperymentator, postępując w określony sposób, uzyska logiczne rezultaty, być może nie za każdym razem, ale wystarczająco często, by otrzymać potwierdzenie i pewność. Wierzę, iż każdy może doświadczyć istnienia w drugim ciele, o ile jego pragnienie jest dostatecznie silne. Natomiast kwestię, czy każdy powinien tego doświadczyć, pozostawiam bez komentarza. Szereg ewidentnych faktów doprowadziło mnie do przekonania, że większość ludzi, o ile nie wszyscy, opuszcza swoje ciało podczas snu. Literatura na ten temat, z którą się zapoznałem, potwierdza to przypuszczenie. Idea oddzielenia się od ciała fizycznego znana jest od zarania ludzkości. Jeżeli przesłanka ta jest prawdziwa, wtedy drugi stan sam w sobie nie jest czymś nienaturalnym. Jednak zjawisko to nie wydaje się posiadać masowego charakteru, z powodu niewielkiej ilości danych, jakie do tej pory zebrano. Szkodliwe efekty takiego rodzaju aktywności nie zostały określone ani potwierdzone. Nie zauważyłem, lekarz także, żadnych fizjologicznych zmian, które mogłyby być bezpośrednio związane z podróżami poza ciałem fizycznym. Zaobserwowałem natomiast u siebie wiele zmian psychicznych, prawdopodobnie jeszcze większej ich liczby nie jestem nawet świadomy. Jednakże nawet psychiatrzy nie określili tych zmian jako szkodliwe. Moja stopniowa rewizja podstawowych koncepcji i przekonań jest doskonale widoczna, co zresztą sam niejednokrotnie podkreślałem w poprzednich rozdziałach. Jeżeli takie psychiczne i osobowościowe zmiany są rzeczywiście szkodliwe, to teraz niewiele już mogę na to poradzić. Jednak osobom zainteresowanym takim eksperymentowaniem zalecam pewną dozę ostrożności. Drzwi wiodące do owych przeżyć, raz otwarte, nie mogą zostać ponownie zamknięte. Mówiąc ściślej, jest to sytuacja, w której nie możesz z tym żyć, ale nie możesz też żyć bez tego. Aktywność i wynikła z niej świadomość nie daje się pogodzić z nauką, religią i obowiązującymi normami społeczeństwa, w jakim żyjemy. Historia pełna jest męczenników, których jedyną zbrodnią był nonkonformizm. Jeżeli twoje zainteresowania i badania staną się powszechnie znane, możesz otrzymać etykietkę dziwaka lub, co gorsza, narazić się na całkowity ostracyzm. Lecz nawet gdyby coś takiego rzeczywiście miało miejsce, to zaprzestając dalszego eksperymentowania i badania, straciłbyś coś niezwykle cennego. Już podczas niezliczonej ilości wczesnych prób, kiedy nie będziesz w stanie uzyskać zamierzonej aktywności, niezależnie od tego, jak usilnie będziesz o to zabiegał, głęboko uświadomisz sobie to, o czym w tej chwili mówię. Będziesz miał silne uczucie opuszczenia, odcięcia od źródła zera, ogromnym znaczeniu dla samego życia. A oto opis technik najlepszy, na jaki mnie stać, które umożliwiają niefizyczne doświadczenie świata. Bariera strachu. Istnieje ogromna przeszkoda na drodze badania drugiego ciała i obszarów, w których się ono porusza. Być może jest to jedyna poważna przeszkoda. Wydaje się, iż tkwi ona we wszystkich ludziach bez wyjątku. Czasami bywa ukryta pod warstwą zakazów i uwarunkowań, ale kiedy warstwa ta zostaje usunięta, sama przeszkoda pozostaje. Jest to bariera ślepego, irracjonalnego strachu. Wystarczy niewielki impuls, aby strach ów zamienił się w panikę, a ta w obezwładniające uczucie grozy. W momencie, kiedy świadomie przekroczysz tę barierę, będzie to prawdziwy kamień milowy na drodze dalszych badań. Mam podstawy, aby przypuszczać, że bariera ta przekraczana jest przez nas nieświadomie każdej nocy.
Kiedy przewodnictwo przejmuje ta część nas, która znajduje się poza świadomością i nie jest skażona strachem, chociaż wydaje się, że ma na nią wpływ myśl i akcja świadomego umysłu. Część ta wydaje się być przyzwyczajona do działań poza barierą strachu i lepiej rozumie reguły obowiązujące w tym drugim świecie. Proces poznawczy ciała drugiego i jego środowiska wydaje się mieszanką świadomości i nadświadomości. To właśnie umożliwia przezwyciężenie bariery strachu. Sam strach ma różne oblicza. Najbardziej nieustraszeni spośród nas uważają, iż strach nie istnieje, dopóki ku własnemu zdumieniu nie odkryją go w sobie. Najsilniejszy jest lęk przed śmiercią. Ponieważ oddzielanie się od ciała fizycznego podobne jest do naszych wyobrażeń o śmierci, pierwsza reakcja jest automatyczna. Myślisz wtedy, muszę wrócić do ciała natychmiast. Umieram. Życie jest tutaj, w ciele fizycznym. Muszę wracać. Reakcja taka pojawia się niezależnie od stopnia przystosowania intelektualnego i emocjonalnego. Dopiero po prawie 20-krotnym powtarzaniu nabrałem odwagi na tyle, by pozostać poza ciałem nieco dłużej niż kilka sekund. Zdarzają się też ludzie, którzy porzucają dalsze prowadzenie eksperymentu już po kilku próbach. Dla nich ten pierwszy aspekt bariery strachu okazał się nieprzekraczalny. Drugi aspekt owej bariery także połączony jest z lękiem przed śmiercią, boisz się, czy będziesz w stanie powrócić do swojego ciała fizycznego. W moim przypadku lęk ten utrzymywał się przez kilka lat, dopóki nie znalazłem prostego i skutecznego sposobu. Uświadomiłem sobie mianowicie, iż wychodziłem z ciała setki razy i za każdym razem w taki czy inny sposób byłem w stanie bezpiecznie powrócić. Uznałem więc, że prawdopodobieństwo sukcesu przy następnej próbie jest wystarczająco wysokie, co pozwoliło mi wyzbyć się tego typu obaw. Trzecim rodzajem strachu jest lęk przed nieznanym. Niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nas w świecie fizycznym, są nam znane i przez całe życie uczyliśmy się, jak ich unikać lub zapobiegać. Teraz znajdujemy się nagle w świecie, o którym nie wiemy nic. Wiemy tylko, że zdobyte doświadczenia nie będą nam tu pomocne. Nie znamy zasad, brak nam wiedzy, nie dysponujemy mapami podróży, nie mamy do kogo zwrócić się o radę. Wielu misjonarzy zginęło w odległych krajach, ponieważ brak im było takich właśnie wskazówek. Muszę tu wyznać, iż ten trzeci rodzaj strachu nadal we mnie tkwi. Nieznane w dużym stopniu wciąż pozostaje nieznanym. Moje dotychczasowe podróże przyniosły jak dotąd niewiele informacji i reguł, które można by uchwycić. Jedyne, co mogę stwierdzić z całą pewnością, to fakt, że jak dotąd przeżyłem te ekspedycje. Ostatni rodzaj strachu wiąże się z obawą przed szkodliwymi wpływami podróży na nasze ciało i umysł. Ten lęk jest także bardzo realny, ale na ten temat brak niestety danych. Możemy studiować problemy związane z paranoją, schizofrenią, epilepsją, alkoholizmem, zaburzeniami snu, chorobami wirusowymi, etc., ale nie znajdziemy obiektywnych danych na temat patologii ciała drugiego. Nie widzę innego sposobu na pokonywanie tych wszystkich lęków, jak ostrożny i stopniowy sposób przeprowadzania eksperymentów wstępnych. Metoda małych kroków umożliwi oswojenie się z nowymi warunkami. Mam nadzieję, że poniższy tekst będzie pomocny w owym pierwszym psychologicznym kroku. Sama świadomość, że ktoś miał podobne doświadczenia i przeżył je, powinna ułatwić pokonywanie barier. A oto ćwiczenia, których stosowanie jest niezbędne dla odbycia podróży. Pierwsze. Relaksacja. Pierwszym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest zdolność do relaksacji. Chodzi tu zarówno o relaks fizyczny, jak i umysłowy. Ważne, aby przed rozpoczęciem relaksu stworzyć sobie odpowiednie do tego warunki. Musi być on połączony z przeświadczeniem, że nie obowiązują cię żadne ograniczenia czasowe. Nie możesz się śpieszyć. Telefony, spotkania i obowiązki, które są dopiero przed tobą, teraz nie powinny zaprzątać twojej uwagi. Niecierpliwość może ograniczyć szanse na sukces. Istnieje wiele znanych i dostępnych technik uzyskiwania stanu relaksu. Z książek szeroko to opisujących wybierz sobie taką technikę, która odpowiada ci najbardziej. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy rodzaje metod osiągania relaksu: autohipnoza, stan na pograniczu snu i wspomaganie środkami farmakologicznymi, z których pierwsze dwie znajdą zastosowanie w proponowanych ćwiczeniach. Autohipnoza. Wiele książek oferuje różne wersje tej metody. Ważne jest uświadomienie sobie, która z nich jest w twoim indywidualnym przypadku najbardziej efektywna. Najskuteczniejszym i najszybszym sposobem nauczenia się autohipnozy są wizyty u doświadczonego hipnoterapeuty. Może on bowiem wpisać w ciebie posthipnotyczne sugestie, które przyniosą natychmiastowe rezultaty. Jednak opiekuna wybierz z dużą ostrożnością, mało jest bowiem ludzi doświadczonych i odpowiedzialnych w tej dziedzinie.
Do osiągania relaksu mogą być również wykorzystane pewne formy medytacji. Stan na pograniczu snu. Jest to chyba najłatwiejsza i najbardziej naturalna metoda uzyskiwania jednoczesnej relaksacji ciała i umysłu. Największą trudnością jest w tym przypadku utrzymanie owej delikatnej granicy pomiędzy jawą a snem. Często będziesz po prostu zasypiał, a to kończy eksperyment. Dzięki wprawie twoja świadomość będzie mogła utrzymać się na takim pograniczu, co umożliwi ci kolejny krok w kierunku twego przeznaczenia. Na osiągnięcie tego nie ma jednak innej drogi jak tylko intensywne ćwiczenia. Technika jest następująca: połóż się wygodnie, najlepiej gdy jesteś zmęczony i senny. Kiedy już się odprężysz i zaczynasz odpływać w sen, skoncentruj uwagę na jednej rzeczy, sprawie bądź przedmiocie. Może to być cokolwiek, ważne jest jednak, abyś miał zamknięte oczy. Moment, w którym uda ci się utrzymać ten stan bez zapadnięcia w sen, będzie oznaczał, iż pomyślnie przeszedłeś pierwszą fazę. Jednakże częste zapadanie w sen podczas początkowych prób jest czymś najzupełniej normalnym. Przez jakiś czas nie będziesz mógł dać sobie z tym rady, ale niech cię to nie zraża. Nie jest to trudność, jaką można pokonać w ciągu jednej nocy. Gdybyś w trakcie tych prób poczuł zdenerwowanie, to wiedz, iż jest to również częsta i normalna reakcja w takiej sytuacji. Świadomy umysł wydaje się niechętnie dzielić władzą, jaką ma w trakcie czuwania. Jeśli poczujesz owo zdenerwowanie, przerwij relaks, wstań i przejdź się po pokoju. Gdyby nie przyniosło ci to ulgi, odłóż ćwiczenia na inny dzień i połóż się spać, widocznie nie byłeś w nastroju. Idźmy dalej. Gdy rzecz, na której koncentrujesz swoją uwagę, znajdując się na granicy jawy i snu, znika, a ty pomimo tego nie zasypiasz, znaczy to, że jesteś już bliski spełnienia warunku A. Kiedy go spełnisz, to jest. Gdy już umiesz utrzymać się na pograniczu snu poprzez koncentrację umysłu na jednej rzeczy, znaczy to, że jesteś gotowy do zrobienia następnego kroku. Warunek B jest podobny, z tą jedynie różnicą, że koncentracja na jednej rzeczy zostaje wyeliminowana. Nie myśl wtedy o niczym, pozostań po prostu w stanie pomiędzy jawą a snem. Patrz w ciemność powyżej głowy, mając oczy zamknięte, i nie rób niczego więcej. Po kilku tego typu ćwiczeniach mogą pojawić się halucynacje w postaci myślowych obrazów bądź wzorców świetlnych. Nie mają one szczególnego znaczenia poza tym, że jest to łagodna forma wyzwolenia się twoich napięć. Pamiętam, że sam doświadczyłem czegoś podobnego, mając za sobą parogodzinne oglądanie w telewizji meczu piłkarskiego. Widziałem wówczas sylwetki graczy w ruchu, czasami musiało minąć nawet pół godziny, aby pojawiające się obrazy zniknęły. Wynika stąd, że obrazy są ściśle związane z twoją aktywnością wzrokową sprzed 8 lub 10 godzin. Im silniej się angażowałeś, tym więcej czasu będziesz potrzebował, aby później wyeliminować obrazy. Spełnisz warunek B wtedy, gdy będziesz w stanie pozostawać na granicy snu i jawy bez obrazów i koncentracji na czymkolwiek, widząc jedynie ciemność. Warunek C polega na systematycznym pogłębianiu stanu z pogranicza jawy i snu. Uczysz się wtedy świadomego schodzenia w dół tej granicy, na określony poziom i z powrotem. Rozpoznasz ten stan po wyłączeniu się kolejnych zmysłów. Wydaje się, że zmysł dotyku zanika jako pierwszy. Masz wtedy wrażenie, jakbyś nie odbierał żadnej części swego ciała. Wkrótce zanikają też zmysły zapachu, smaku i słuchu. Jako ostatnie zanikają sygnały wzrokowe. Kolejność wyłączenia się dwóch ostatnich zmysłów bywa czasami odwrotna. Podejrzewam, że przyczyna, dla której zmysł wzroku zanika ostatni, tkwi w tym, iż czynność patrzenia choćby w ciemności stanowi istotny element dotychczasowego ćwiczenia. Warunek D polega na osiąganiu głębi stanu C, ale w pełni świadomości i wypoczynku, a nie jak poprzednio zmęczenia i senności. Jest to bardzo ważne, a spełnienie tego nie jest takie łatwe. Osiągnięcie stanu relaksacji przy pełnej energii i bez poczucia senności daje pewność całkowitej świadomości umysłu. Najlepszym wstępem do odpowiednich ćwiczeń jest rozpoczęcie ich natychmiast po drzemce lub całonocnym śnie. Zacznij ćwiczenie, kiedy twoje ciało jest jeszcze rozluźnione po śnie, lecz umysł już w pełni czujny. Na wszelki wypadek nie pij dużo płynów przed położeniem się spać, gdyż po przebudzeniu możesz odczuwać oczywistą niedogodność. Wspomaganie środkami farmakologicznymi. Niestety żadne ze środków mających ułatwiać relaks nie wydają się spełniać swoich funkcji. Barbiturany powodują jedynie utratę świadomej kontroli. To samo, chociaż w mniejszym stopniu, odnosi się do środków uspokajających. Relaks co prawda się osiąga, ale kosztem percepcji. Alkohol powoduje podobne efekty. Egzotyczne komponenty, takie jak alkaloidy i środki halucynogenne, mogą być bardziej skuteczne. Nie miałem jednak dostatecznego kontaktu z takimi środkami, aby wypowiadać się na ten temat.
Po wypróbowaniu wszystkich trzech metod szybko zarzuciłem pomoc środków farmakologicznych z powodu utraty kontroli i zaburzeń percepcji. Jeżeli chodzi o pierwszą metodę, to zostały opracowane specjalne taśmy magnetofonowe do wywoływania efektu autohipnotycznego. Są one bardzo wygodne i efektywne. Najczęściej jednak stosowałem technikę pozostawania na granicy snu. Pomimo iż opisany tu sposób wydaje się skomplikowany, jest on najbardziej naturalny, przynajmniej dla mnie. Drugie. Stan wibracji. Wytworzenie tego efektu jest najważniejszym ze wszystkich opisanych tu ćwiczeń. Subiektywne wrażenia, jakie wywołuje osiąganie tego stanu, opisane są w innych miejscach. Kiedy już uda ci się osiągnąć wibrację, to nie sądź, że już odniosłeś sukces. Będziesz miał jeszcze kilka płotków do pokonania. Wszystko, co mogę teraz zrobić, to jedynie podać wskazówki. Przy obecnym poziomie wiedzy nikt nie wie, jak i dlaczego to działa. Przypomina to przełącznik światła, o którym nie wiemy, jak funkcjonuje, czym jest ani jak działa poprzez niego elektryczność i w jaki sposób wpływa na żarówkę. Przedstawiony tu materiał oparty jest na doświadczeniach, w których brałem udział wraz z kilkoma osobami. Chcieliśmy stworzyć pewien schemat postępowania. Wystarczy powiedzieć, że wszyscy osiągnęli pozytywne rezultaty. Wprowadzenie do stanu wibracji. Połóż się w pozycji, która najbardziej ci odpowiada, spełniając jednak jeden warunek: ciało powinno leżeć wzdłuż osi północ-południe, przy czym głowa ma być skierowana ku północy. Rozluźnij ubranie. Przykryj się tak, by ci było ciepło i wygodnie. Zdejmij biżuterię i wszelkie metalowe przedmioty dotykające skóry. Upewnij się, że pozycja szyi, rąk i nóg umożliwia swobodny przepływ krwi. Przygaś światło do tego stopnia, by nie przedostawało się przez zamknięte powieki. Nie gaś go jednak całkowicie, utraciłbyś w ten sposób ważne punkty odniesienia. NISBNDNFYMAGANIA. Musisz mieć całkowitą pewność, że podczas trwania eksperymentu nikt nie będzie ci przeszkadzał. Nie może być żadnych dzwonków do drzwi, telefonów czy hałasów z zewnątrz. Nie określaj z góry długości trwania eksperymentu. Miej świadomość, że czas spędzony w inny sposób nie przyniesie ci nic wartościowszego niż to, co robisz w tej chwili. Osiągnięcie stanu relaksacji. Zastosuj metodę, która w twoim indywidualnym przypadku jest najbardziej odpowiednia. Osiągnięcie warunku D jest równoznaczne z uzyskaniem stanu głębokiej relaksacji bez osłabiania świadomości. W chwili, w której uznasz, iż stan ten jest wystarczająco głęboki i trwały, powtarzaj w myśli następujące zdanie: będę w stanie świadomie postrzegać i zapamiętywać wszystko, co wydarzy się w trakcie relaksu. Po wyjściu z tego stanu będę zdolny przypomnieć sobie tylko te fakty i szczegóły, które będą miały korzystny wpływ na moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Powtórz to sobie 5 razy. Następnie zacznij oddychać przez półotwarte usta. Ustalenie fal wibracyjnych. W trakcie oddychania skoncentruj się na ciemności pod powiekami. Najpierw zwróć uwagę na ciemność znajdującą się w odległości 30 metrów od twojego czoła. Potem przesuń punkt koncentracji o metr dalej, a następnie o 2 metry. Skupiaj uwagę na tym punkcie aż do momentu, w którym poczujesz, że się utrwalił. Następnie przesuń ów punkt pod kątem 90 stopni w górę, tak aby znalazł się ponad twoją głową, zaś przeprowadzona przez niego linia prosta była równoległa do osi twojego ciała. Następnie postaraj się sięgnąć po wibracje w tym punkcie, a kiedy je odnajdziesz, skieruj je na głowę. Ten prosty opis może wywołać wiele pytań. Jak sięgnąć po wibracje? Czym sięgać? Co kierować na głowę? Spróbujmy więc wyjaśnić to w inny sposób. Wyobraź sobie, że od zewnętrznych krawędzi twoich zamkniętych oczu wybiegają dwie linie, które przecinają się w odległości 30 cm od twojego czoła. Wyobraź sobie opór w miejscu, w którym się stykają, tak jakbyś miał do czynienia z dwoma przewodzącymi prąd drutami, które nagle się zetknęły, a więc spięcie, lub z dwoma złączonymi biegunami magnesu. A teraz przesuń ten punkt zetknięcia na metr od czoła lub na długość wyciągniętych ramion. Wyobraź sobie, że energia narasta i wydobywa się z większą siłą. Kiedy ustaliłeś już odległość 1 metra i utrzymałeś ją, przesuń punkt zetknięcia do 2 metrów od czoła, wyobrażając sobie, że linie proste przecinają się pod kątem 30 stopni. Możesz sobie pomóc, rysując na papierze kąt 30 stopni, będzie ci łatwiej go sobie wyobrazić. Gdy nauczyłeś się już utrzymywać kąt 30 stopni, przybliżona odległość punktu od czoła wynosi 2 metry, przesuń ten punkt o 90 stopni i w stronę tyłu głowy, lecz równolegle do osi twojego ciała. Manipuluj teraz tym punktem, przesuwając go wyżej lub bliżej głowy, aż wyczujesz reakcję.
Będzie to sycząca, pulsująca, rytmiczna fala ognistych iskier, która dotrze najpierw do głowy, a później będzie się wydawała przepływać przez całe twoje ciało, czyniąc je sztywnym i nieruchomym. Gdy dobrze pojmiesz cały proces, nie będziesz musiał powtarzać za każdym razem wszystkich kolejnych kroków. Wystarczy wtedy, że w stanie relaksu pomyślisz jedynie o wibracjach, a one się pojawią. Można powiedzieć, że powstanie rodzaj odruchu warunkowego lub zostanie przetarta odpowiednia ścieżka. Nie jest to technika, która może zaowocować rezultatami już przy pierwszej próbie. Prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta proporcjonalnie do ilości poczynionych prób. Jednakże nawet jeśli odniesiesz sukces, to nie zawsze będziesz go mógł powtórzyć. Istnieje cały szereg czynników mających wpływ na to zjawisko, a ich charakter i pochodzenie nie zostało jeszcze ustalone. Niemniej jednak działa to dostatecznie często, by zachęcić cię do dalszych prób. Trzeci. Kontrola wibracji. Gdy nauczyłeś się już osiągać stan wibracji, czeka cię jeszcze kilka zasad, które musisz sobie przyswoić. Celem, do którego dążysz, jest świadomy przebieg całego procesu od początku do końca. Aby to osiągnąć, musisz zastosować się do poniższych zasad i to w takiej kolejności, w jakiej zostały podane. Wprawdzie nie ma dowodów na to, że stan wibracji w niekorzystny sposób wpływa na ciało i umysł, jednak na wszelki wypadek zachęcam cię do systematycznego stosowania poniższych technik, których nieszkodliwość wypróbowałem podczas setek eksperymentów na samym sobie. Aklimatyzacja i przystosowanie. Chodzi tu o to, abyś dał sobie możliwość przyzwyczajenia się do niezwykłych warunków, w jakich się znajdziesz. Uczucie lęku i paniki musi zostać wyeliminowane, kiedy fale wibracji, niczym uderzenie prądem elektrycznym, przenikają całe twoje ciało, chociaż nie powodują przy tym żadnego bólu. Najlepszą metodą wydaje się być bierne przyzwolenie na to, co się dzieje. Leż spokojnie i analizuj je obiektywnie, dopóki wibracje same nie znikną. Zazwyczaj nie trwa to dłużej niż 5 minut. Po kilku tego rodzaju doświadczeniach przekonasz się, że jest to zupełnie bezpieczne i nieszkodliwe. Staraj się nie reagować paniką na uczucie paraliżu, jakiego wtedy doznajesz. Wprawdzie możesz przerwać doświadczenie, zmieniając pozycję ciała na siedzącą, lecz później doznasz silnego rozczarowania wobec samego siebie i żal ci będzie tego, co przerwałeś. Ostatecznie jest to stan, o osiągnięcie którego długo walczyłeś. Manipulacja i modulacja. Gdy wyzbyłeś się już strachu, gotów jesteś do następnych kroków. Po pierwsze, ukształtuj mentalnie falę wibracji w postać pierścienia lub skoncentruj całą ich siłę w głowie. Następnie popchnij je wzdłuż całego ciała aż do palców stóp, a potem ponownie w stronę głowy. Zacznij przepuszczać falę wibracji rytmicznie przez ciało, od głowy do stóp i z powrotem. Gdy już nadasz fali określony rytm, przestań ją kontrolować i pozwól poruszać się samej aż do momentu zaniknięcia. Czas przepływu pojedynczej fali około 10 sekund, 5 sekund od głowy do stóp i 5 sekund od stóp do głowy. Praktykuj to tak długo, aż fala wibracji będzie natychmiast reagować na wydawane przez ciebie polecenie. Do tego czasu zauważysz już pewną brutalność wibracji, tak jakby twoje ciało było gwałtownie wstrząsane na poziomie molekularnym. Nie jest to przyjemne uczucie i dlatego też może pojawić się chęć złagodzenia wibracji. Osiągniesz to poprzez świadome przyspieszenie rytmu fali. Jej naturalny rytm zawiera się w 27 cyklach na sekundę, chodzi o rytm samej wibracji, nie zaś o częstotliwość głowa-stopy. Uzyskanie wpływu na przyspieszenie wibracji będzie się również dokonywać powoli i stopniowo. Pierwszym dowodem sukcesu jest wrażenie łagodnego przepływu fal. To bardzo ważne, abyś opanował i potrafił zastosować ten sposób przyspieszenia rytmu fali. Efekt szybszych wibracji przybliża się do momentu oddzielenia się od fizycznego ciała. Kiedy ustalisz już wartość przyspieszenia, będzie ono zachodzić niejako automatycznie. Wyczujesz wibracje jedynie w chwili, kiedy się zaczną, później ich częstotliwość stanie się tak duża, że przestaniesz je w ogóle odbierać. Fizycznym wskaźnikiem zachodzącego procesu jest lekki wzrost temperatury i nieznaczne wrażenie łaskotania. Osiągnięcie tego etapu oznacza, iż jesteś już gotów na pierwsze oddzielenie się od ciała. Należy ci się w tym miejscu jeszcze jedno słowo ostrzeżenia. Po przekroczeniu tego punktu nie będziesz mógł już zawrócić. Zetkniesz się z rzeczywistością jakościowo zupełnie inną niż ta, w której żyjesz. Nie możesz w tej chwili przewidzieć, jaki będzie miało to wpływ na twoje codzienne życie, twoją przyszłość i cały twój światopogląd. W momencie, w którym raz otworzyłeś się na inną rzeczywistość, tracisz możliwość zamykania się na nią i to niezależnie od twoich starań. Życiowe sprawy mogą na jakiś czas odciągnąć cię od tych doświadczeń, ale wibracje będą pojawiać się w chwilach relaksu, bez żadnego udziału z twojej strony.
Oczywiście możesz je wyciszyć, lecz prawdopodobnie będziesz zbyt zmęczony, by się o to zatroszczyć, a wtedy stwierdzisz, że oto jesteś już w kolejnej podróży. W końcu wyczujesz, że walczysz przeciwko samemu sobie. A któż chciałby walczyć z sobą w dodatku kosztem dobrego snu? Rozdział 17. Proces oddzielenia. Po osiągnięciu kontroli nad stanami relaksacji i wibracji, będzie Ci potrzebna pewna dodatkowa umiejętność. Możliwe, iż zdobyłeś ją już w trakcie robienia poprzednich ćwiczeń, jednak nie od rzeczy będzie tu wspomnieć o niej jeszcze raz. Umiejętność ta to KONTR o pierwszej w nocy YS1I. W stanie wibracji jesteś niezwykle podatny na wszelkie myśli, zarówno zależne od Twojej woli, jak i zupełnie przypadkowe, które pojawiają się w umyśle. Dlatego też niezmiernie ważną rzeczą jest osiągnięcie stanu bez myśli lub przynajmniej koncentracji tylko na jednej myśli. Wystarczy, że przez Twoją głowę przemknie jedna zabłąkana myśl, a reagujesz na nią natychmiast, w dodatku często w niepożądany sposób. Obawiam się jednak, że nikt nie jest całkowicie wolny od tego rodzaju myśli. Przynajmniej ja nie jestem, czym zapewne tłumaczyć można wiele nieprzewidzianych podróży do miejsc i ludzi, których nie znam. Być może jest to powodowane istnieniem nieznanych mi myśli, które do tej pory tkwiły w podświadomości. Mając to na uwadze, pierwsze oddzielenie się od fizycznego ciała należy ograniczyć zarówno w czasie, jak i zakresie. Poniższe wskazówki pomyślane zostały jako techniki orientacyjne i adaptacyjne umożliwiające oddzielenie się od ciała bez niepotrzebnych lęków i obaw. W YDEU użyta N i EKONC z YN. Zadaniem tej techniki jest zapoznać Cię ze specyfiką drugiego ciała, jednakże bez pełnego oddzielenia. Po osiągnięciu stanu relaksu i wibracji zacznij ćwiczyć ręce. Jest to bardzo ważne doświadczenie, gdyż stanowić będzie pierwsze potwierdzenie istnienia drugiego ciała. Wyciągnij jedną rękę w kierunku jakiegoś przedmiotu, który jest poza jej zasięgiem. Sięgnij po ten przedmiot, nie poruszając ręką ani w górę, ani w dół, nie unosząc jej, ani nie opuszczając. Innym wariantem tej techniki jest wyciąganie dłoni i ramienia w taki sam sposób, ale nie w kierunku przedmiotu, lecz po prostu przed siebie. Kiedy wyciągasz rękę w ten sposób i nic nie czujesz, wysuwaj dłoń dalej, zupełnie jakbyś rozciągał ramię, dopóki nie natkniesz się na jakiś przedmiot. Jeżeli się tak stanie, zbadaj dokładnie dłonią kształt tego przedmiotu. Znajdź wszystkie pęknięcia, załamania i inne charakterystyczne szczegóły, tak abyś później mógł je zidentyfikować i skonfrontować z rzeczywistością. W tym momencie nie będziesz doznawał żadnych nadzwyczajnych uczuć. Zmysły będą reagować tak, jakby dotykała tego przedmiotu Twoja fizyczna dłoń. To pierwszy test. Po zapoznaniu się z badanym przedmiotem wyprostuj dłoń i naciśnij go końcami palców. Początkowo wyczujesz opór. Pchnij palcami odrobinę mocniej i łagodnie staraj się przezwyciężać opór, jaki wyczuwasz. Po chwili Twoja dłoń będzie się wydawała przenikać przez przedmiot. Naciskaj dalej aż do momentu, kiedy dłoń przejdzie przez przedmiot na wylot i napotka następny. Zidentyfikuj ten drugi dotykiem. Potem ostrożnie wycofuj dłoń, aż poczujesz, że znalazła się na swoim miejscu. Zakończywszy ćwiczenie, zmniejsz wibracje. Najlepszym sposobem na to jest próba delikatnego poruszenia ciałem fizycznym. Pomyśl o ciele i otwórz oczy. Następnie przywróć do życia poszczególne zmysły. Kiedy wibracje znikną całkowicie, poleż jeszcze przez kilka minut nieruchomo. Potem wstań i porównaj to, co odbierałeś dotykiem, z tym, na co skierowana była Twoja ręka, kiedy leżałeś. Sprawdź szczegóły zarówno pierwszego, jak i drugiego badanego przez siebie przedmiotu. Specjalną uwagę zwróć na szczegóły, których nie mogłeś widzieć z daleka. Dotknij przedmiotu i porównaj obecne doznania z poprzednimi. Zbadaj drugi przedmiot w podobny sposób. W trakcie ćwiczenia mogłeś nie być świadomy, w jakiej pozycji w stosunku do wyciągniętej ręki znajdował się ten drugi przedmiot. Sprawdź go teraz. To bardzo ważne. Czy pomiędzy wyciągniętą ręką i pierwszym a drugim przedmiotem można przeprowadzić linię prostą? Czy pierwsza rzecz, której dotykałeś, znajduje się w takiej odległości, że absolutnie nie mogłeś jej dosięgnąć bez zmiany pozycji ciała? Czy wszystkie detale, szczególnie te drobne, zgadzają się? Porównaj w ten sam sposób drugi przedmiot. Jeśli wszystkie szczegóły zgadzają się, oznacza to, iż odniosłeś swój pierwszy sukces. Jeśli nie, powtórz ćwiczenie jeszcze raz. Jeżeli potrafisz kontrolować stan wibracji, to w końcu musi Ci się udać. Istnieje jednakże ćwiczenie o mniejszej skali trudności. Połóż się na plecach i trzymając ręce wzdłuż ciała lub założone na piersiach, wytwórz stan wibracji. Następnie unieś ręce powoli do góry i nie patrząc na nie, zetknij razem palce dłoni.
Zrób to w sposób zupełnie niewymuszony, abstrakcyjny niejako, lecz pamiętaj o wrażeniach zmysłowych dotyku. Kiedy złączyłeś już dłonie nad klatką piersiową, spróbuj je zobaczyć nie otwierając oczu. Jeżeli podniosłeś je stosunkowo łatwo, to zobaczysz zarówno ręce rzeczywiste, jak i te należące do ciała drugiego. Pierwsze będą leżały wzdłuż ciała lub założone na piersiach, natomiast doznania zmysłowe płynąć będą z twoich niefizycznych rąk uniesionych nad rzeczywistym ciałem. Powtarzaj to ćwiczenie wielokrotnie, aż do momentu, w którym będziesz całkowicie pewny, że poruszasz nie rękami fizycznymi, ale czymś innym. To ważne, aby twoje inne ręce powróciły na swoje miejsce, zanim skończy się stan wibracji. Wprawdzie niespełnienie tego warunku nie grozi jakimiś poważniejszymi konsekwencjami, niemniej jednak lepiej, żebyś na początkowym etapie eksperymentów nie podejmował żadnego ryzyka. TECHNIKIODDZIE1ANIA. Najprostszą metodą oddzielenia od ciała fizycznego jest sposób polegający na wywindowaniu psie z niego. Celem nie są tu podróże do odległych miejsc, lecz stopniowa adaptacja do nowych warunków. Dzięki niej sprawdzisz, jak czujesz się w drugim ciele oraz w jaki sposób odbierasz w tym stanie najbliższe otoczenie, na przykład własny pokój. Twoim pierwszym prawdziwym doświadczeniem będzie zidentyfikowanie i zbadanie nowych, nieznanych ci do tej pory punktów odniesienia. Lepiej, aby twoja pierwsza próba zupełnego oddzielenia się od ciała przebiegała w świetle dnia. Zastanów się, przy jakim oświetleniu pokoju będziesz czuł się najpewniej i stwórz sobie takie warunki. Postaraj się jednak, o ile to możliwe, nie używać światła elektrycznego. Przystępując do ćwiczenia, wprowadź się w stan wibracji, a następnie utrzymuj całkowitą kontrolę nad swoim procesem myślowym. Jakaś niepożądana myśl może zaprowadzić cię poza obszar pokoju, a na razie powinieneś w nim pozostać. Myśl o tym, że stajesz się coraz lżejszy, że płyniesz ku górze i o tym, jak bardzo przyjemnie byłoby tak płynąć. Cały czas myśl, że takie unoszenie się jest niezwykle przyjemne, to bardzo ważne. Jeżeli uda ci się utrzymać tylko ten rodzaj myśli, wówczas oddzielisz się od ciała i łagodnie uniesiesz w górę. Być może nie uda ci się to za pierwszym czy drugim razem. Jest jednak całkowicie pewne, że o ile wykonałeś wszystkie poprzednie ćwiczenia, to musi ci się udać. Inną metodą jest technika rotacji, o której wspominam we wcześniejszych rozdziałach tej książki. W okolicznościach podobnych do poprzednich staraj się powoli obrócić, zupełnie tak samo jak robisz to przed zaśnięciem. Nie pomagaj sobie rękami czy nogami. Zacznij od obrotu górnej części ciała, głowy i ramion. Staraj się robić to jak najwolniej, łagodnie, ale stale napierając. Jeżeli będziesz to robił zbyt gwałtownie, możesz się pogubić i poczujesz się jak belka, która kręci się w wodzie dookoła swej osi. Zjawisko mogłoby wywołać lekki niepokój, bowiem może się zdarzyć, iż stracisz wszelkie punkty orientacyjne. Wróć wtedy do ciała fizycznego przez nakazanie ruchu w przeciwnym kierunku. Łatwość, z jaką zaczniesz się przekręcać, nie czując oporu ani ciężaru, będzie dla ciebie sygnałem, że zacząłeś się odłączać. Przekręcaj się powoli dalej, dopóki nie poczujesz, że przekręciłeś się o 180 stopni, to znaczy, jesteś teraz twarzą w twarz ze swoim ciałem fizycznym. To dość niesamowita pozycja. Obrót o 180 stopni to po prostu dwa obroty po 90 stopni, jest to więc dość łatwe do osiągnięcia. Kiedy znalazłeś się już w pozycji odwrotnej, zatrzymaj dalszy ruch rotacyjny po prostu myśląc o tym. Potem bez wahania pomyśl o popłynięciu ku górze, oddalając się w ten sposób od ciała fizycznego. Jeżeli udało ci się uzyskać przedtem stan wibracji, sukces jest pewny. Z obu wymienionych technik pierwsza powinna być stosowana przed drugą. Kiedy sprawdzisz już obie, wybierz tę, która bardziej ci odpowiada. Oswajanie się z najbliższym otoczeniem. Gdy odniosłeś już sukces w oddzieleniu, bardzo ważne dla dalszych ćwiczeń jest zachowanie pełnej kontroli, którą wydaje się zapewniać jedynie bezpośrednia bliskość ciała fizycznego. Niezależnie od tego, co myślisz i czujesz, trzymaj się w jego pobliżu. Ostrzeżenie to nie wiąże się z żadnym znanym niebezpieczeństwem. Chodzi po prostu o to, abyś krok po kroku oswajał się z nowymi warunkami, dzięki czemu będziesz w stanie dostrzegać, co się wokół ciebie dzieje. Niekontrolowane podróże mogą na tym etapie wywołać poczucie zagrożenia, co spowoduje, że będziesz musiał zaczynać wszystko od początku. Proces aklimatyzacji psychicznej przebiegać będzie w zupełnie inny sposób niż wszystkie twoje dotychczasowe doświadczenia życiowe. Stopniowa adaptacja przyniesie ci spokój umysłu, a zapewni poczucie bezpieczeństwa. Na tym etapie najważniejszym ćwiczeniem staje się powrót. Po oddzieleniu utrzymaj dystans około 1 metra od ciała i unoś się łagodnie nad nim. Nie próbuj wtedy poruszać się w bok lub dalej w górę.
A skąd masz wiedzieć, jak daleko znalazłeś się od ciała? Otóż znowu sam to wyczujesz. Twoje widzenie jest w tej chwili równe zeru. Nauczyłeś się nie otwierać oczu i niech tak na razie zostanie. Pozostawaj blisko ciała fizycznego, sama myśl o nim utrzymywać cię będzie we właściwej odległości. W ciągu następnych 3 lub 4 prób nie rób niczego więcej poza ćwiczeniem wyjścia i powrotu do ciała fizycznego. Aby powrócić, wystarczy o tym pomyśleć. Jeżeli zastosowałeś pierwszą metodę oddzielenia, powrót będzie stosunkowo łatwy. Kiedy wrócisz, będziesz zdolny się poruszać, zmysły znów zaczną działać. Za każdym razem, gdy będziesz wracał do ciała, usiądź i otwórz oczy, aby upewnić się, że wróciłeś całkowicie, potwierdzić orientację i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu upewnisz się, że możesz wrócić wtedy, gdy sam tego chcesz. Jest to bardzo ważne, bowiem daje ci poczucie kontaktu ze światem materialnym, do którego należysz. Możesz mi wierzyć, iż zapewnienie takie jest niezbędne. Jeżeli zastosowałeś drugą metodę, przysuń się powoli w stronę ciała fizycznego, ponownie o nim myśląc, a kiedy poczujesz, że zetknąłeś się z nim całkowicie, zacznij się obracać o 180 stopni. Kierunek nie jest istotny. W obu tych technikach momentowi połączenia towarzyszy zawsze lekkie szarpnięcie i coś na kształt dźwięku klik-klak. Dokładny opis tego doznania jest niezwykle trudny, lecz sam będziesz w stanie je rozpoznać. Zawsze odczekaj kilka chwil, zanim usiądziesz, unikniesz w ten sposób uczucia oszołomienia. Daj sobie trochę czasu na przystosowanie się do środowiska fizycznego. Czynność siadania daje ci niepodważalny dowód ciągłości, będziesz wiedział, że możesz z własnej woli przeplatać istnienie fizyczne z doświadczeniami w środowisku niematerialnym, zachowując przez cały ten czas pełnię świadomości. Powinieneś tak długo powtarzać cykl: odłączenie, powrót, przyjęcie pozycji siedzącej i zapisanie godziny, ponowne odłączenie i ponowny powrót, aż będziesz absolutnie pewny, że twoja świadomość działa bez chwili przerwy. Notowanie godziny kolejnych powrotów powinno ułatwić ci to zadanie. Następny krok w przyzwyczajaniu się do nowych warunków polega na odpłynięciu od ciała na trochę większą odległość. Wystarczą choćby 3 metry. Staraj się zawsze koncentrować na jednym celu, eliminując przypadkowe myśli, jest to szczególnie ważne, gdy będziesz zwiększał dystans. Kiedy już przyzwyczaisz się do myśli, że możesz być poza ciałem, powiedz sobie, że możesz też widzieć. Nie myśl jednak o otwieraniu oczu, gdyż w ten sposób możesz powrócić do ciała fizycznego i zmniejszyć stan wibracji. Zamiast tego myśl o zjawisku widzenia, o tym, że możesz widzieć. Nie uniesiesz powiek, raczej zniknie ciemność. Początkowo widzenie może być nieostre, jakby w przyćmionym świetle i o niewyraźnych konturach. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego tak się dzieje, ale wraz z kolejnymi próbami widzenie będzie coraz lepsze. Gdy po raz pierwszy zobaczysz leżące poniżej własne ciało, to o ile zastosowałeś się do poprzednich wskazówek, widok ten nie powinien wytrącić cię z równowagi. Przekonawszy się, że to rzeczywiście ty tam leżysz, obejrzyj pokój z nowej perspektywy. Poruszaj się w różnych kierunkach, ale powoli i nigdy gwałtownie. Potem poruszaj rękami i nogami, aby upewnić się, że możesz to robić. Jeżeli przyjdzie ci ochota, możesz pobrykać sobie odrobinę w tym nowym środowisku, pamiętaj jednak o utrzymaniu stałej odległości wobec ciała fizycznego. Na tym etapie poczujesz silne emocje i pragnienia, które mogą być wręcz przytłaczające. Będzie to największy problem na tym etapie. Te pojawiające się nieoczekiwanie pragnienia są wysoce subiektywne i emocjonalne, więc z łatwością mogą zniweczyć twoją pozycję racjonalnego obserwatora. Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, że nie możesz klasyfikować tych pragnień jako złych czy dobrych. One po prostu istnieją, a ty musisz się nauczyć radzić sobie z nimi. Główną zasadą jest niezaprzeczanie istnieniu tych pragnień. Uznaj je za głęboką, integralną część samego siebie. Dopóki tego nie zrobisz, nie będziesz w stanie ich kontrolować. Pragnienia te mogą dotyczyć wolności, w efekcie wyzwolenia z fizycznych ograniczeń, z prawem grawitacji na czele, kontaktów seksualnych początkowo z bliską ci osobą, później jako zdarzeń wyłącznie zmysłowych, ekstazy religijnej. Intensywność tego pragnienia zależeć będzie od rodzaju wychowania, jaki otrzymałeś, i całego szeregu innych zjawisk charakterystycznych dla danej osoby. Zakładam tu, iż każdy odczuje jakieś subiektywne pragnienia, niezależnie od tego, jak silnie je do tej pory kontrolował. To, o czym mówię, znajduje się głęboko poniżej poziomu świadomości określającej twoje podstawowe cechy charakteru i osobowości. Jak wyjaśniałem wcześniej, emocje te wypływają na powierzchnię, ponieważ nie jesteś już jedynie świadomą intelektualną jaźnią. Teraz jesteś, być może po raz pierwszy w życiu, całością. Masz kontakt z każdą częścią samego siebie i zawsze już będziesz musiał brać to pod uwagę.
Sztuka polega na tym, aby utrzymać dominację świadomego, racjonalnego siebie, czyli tego najistotniejszego w świecie fizycznym. Nie jest to łatwe. Dlatego możesz napotkać wiele problemów, jeżeli spróbujesz zaprzeczać samemu sobie. Zamiast tego spróbuj zaakceptować te czasami zaskakujące pragnienia takimi, jakimi są, to przecież część ciebie. Nie możesz ich wyeliminować, ale możesz odłożyć ich realizację. Obiecaj sobie, iż spełnisz je w przyszłości, a wtedy opór z ich strony zniknie, zwłoka zostanie zaakceptowana, w końcu nic innego przez całe życie nie robiłeś. Jeżeli już udało ci się wielokrotnie poradzić sobie w nowych sytuacjach, oddzielając się od ciała, oznacza to, iż jesteś gotów do bardziej odległych i specyficznych podróży. Zakładam też, że przezwyciężyłeś już wszystkie obawy, jakie w tym stadium eksperymentowania mogły wystąpić. Jeżeli nie, powtarzaj ćwiczenia tak długo, aż lęki znikną bez śladu. Niezawodne sygnały powrotne. Jak już wspominałem, strach przed niemożnością powrotu do fizycznego ciała jest jednym z zasadniczych czynników powstrzymujących nas przed wyjściem z niego. W swoich początkowych próbach bardzo często spotykałem się z tym problemem. Tak się jednak szczęśliwie składało, że za każdym razem znajdowałem rozwiązanie niezależnie stopnia problemu. Po dokładnej analizie wielu prób udało mi się rozwinąć kilka niezawodnych technik. Jedyną gwarancją, jaką mogę tu dać, jest fakt, iż w moim przypadku sprawdziły się całkowicie. Po pierwsze, jeżeli masz z czymś trudności, nie wpadaj w panikę. Przede wszystkim zachowaj racjonalny sposób myślenia. Przerażenie jedynie pogarsza sytuację. Przyswój sobie tę prostą formułę i zawsze się do niej stosuj, aby powrócić do ciała fizycznego, wystarczy o nim pomyśleć. Wyobraź sobie wtedy, że poruszasz jakąś częścią swojego ciała fizycznego na jednym z palców ręki bądź stopy. Zaczerpnij głęboko powietrza. Uaktywnij wszystkie zmysły lub przynajmniej jeden z nich. Poruszaj szczęką. Przełknij ślinę albo porusz językiem. Każda czynność, która wymagać będzie fizycznej reakcji lub energii, przyniesie sukces. Jeżeli nie da to natychmiastowego efektu, spróbuj poruszyć jakąś inną częścią ciała. Nie ma wątpliwości, że ruch sprowadzi cię w końcu do ciała fizycznego. Jedyny problem polega na tym, iż sam musisz się dowiedzieć, jaki ruch w twoim przypadku sprawi to najszybciej. Jeżeli wypracowałeś już w sobie taki najodpowiedniejszy sposób powrotu, z pewnością, gdy go zastosujesz, powrót nastąpi natychmiast. Będziesz niczym pocisk samosterujący skierowany do ciała. Jednakże metoda natychmiastowego powrotu w ogromnym stopniu zawęża możliwość obserwacji i podejmowania decyzji. Gdy proces się rozpocznie, to nie będziesz go już mógł zatrzymać. Wrócisz do ciała fizycznego, nie wiedząc, co się dzieje ani dlaczego. Stosuj więc tę metodę jedynie w sytuacji zagrożenia. W normalnych warunkach powinieneś znać i kontrolować zarówno kierunek, jak i miejsce położenia twojego ciała fizycznego. Wtedy, w sposób spokojny i bez pośpiechu, rozpocznij powrót. MECHANIKARUCHU. Teraz, gdy posiadasz już kontrolę nad całym procesem, łącznie z sygnałem alarmowym do natychmiastowego powrotu, możesz zdobyć się na wykonanie kroku, który jest najważniejszy ze wszystkich, udać się mianowicie do jakiegoś odległego punktu i powrócić. Zdecydowanie nie zalecam tego kroku, jeśli nie zakończyłeś pomyślnie wszystkich poprzednich ćwiczeń. Mogło się co prawda zdarzyć, że niechcący dotarłeś już w bardziej odległe rejony podczas wcześniejszej fazy przygotowań. Jeżeli tak, to łatwiej ci będzie zrozumieć znaczenie poniższych zasad. Po pierwsze, określ punkt docelowy. Zapamiętaj zasadę główną: podróżujesz do osoby, nie do miejsca. Można co prawda osiągnąć to drugie, o ile jesteś bardzo przywiązany emocjonalnie do jakiegoś miejsca, ale moje prośby tego typu kończyły się zazwyczaj dość mizernie. Choć być może jest to sprawa mojej osobowości. Wybierz osobę żyjącą, którą pragniesz odwiedzić. Powinien być to ktoś, kogo znasz bardzo dobrze. Osoba taka nie może się niczym sugerować, więc nie uprzedzaj jej o swoim zamiarze. Wybierz ją, zanim zaczniesz relaksację i nim pojawią się wibracje. Po osiągnięciu wibracji oddziel się od ciała, a następnie odsuń się od niego na niewielką odległość, powiedzmy 2 metrów. Zanim uzyskasz możliwość widzenia, pomyśl o osobie, którą zamierzasz odwiedzić. Nie staraj się wyobrażać sobie jej postaci fizycznej, myśl raczej o jej cechach psychicznych, bowiem to właśnie one cię do niej przyciągną. Myśląc, obracaj się powoli wokół własnej osi. W pewnym momencie wyczujesz kierunek, jaki powinieneś przyjąć. Będzie to uczucie zupełnie intuicyjne, odniesiesz wtedy wrażenie, jakbyś był przyciągany przez magnes. Ale możesz to sprawdzić jeszcze raz. Obróć się znów dookoła, a odczujesz to samo. Zatrzymaj się i ustaw twarzą w tym kierunku. Pomyśl, że chcesz widzieć, i spójrz.
Aby spowodować ruch w stronę punktu docelowego, zastosuj metodę rozciągania, jaką ćwiczyłeś z dłonią i ramieniem we wczesnej fazie eksperymentowania. Najłatwiejszym sposobem jest umieszczenie swoich drugich rąk nad głową ze złożonymi dłońmi jak u pływaka na chwilę przed skokiem do wody. Myśl wtedy zero o sobie, którą chcesz odwiedzić i wychylaj ciało w tym kierunku. Możesz poruszać się szybciej lub wolniej, zależnie od rozciągania. Im silniej rozciągasz ciało, tym szybciej podróżujesz. W miejscu przeznaczenia rozciąganie zatrzyma się automatycznie, bez udziału twojej świadomości. Aby powrócić, zastosuj podobną metodę. Pomyśl o swoim fizycznym ciele i wychyl się w jego kierunku, a powrót nastąpi automatycznie. Zazwyczaj nie trzeba nic więcej. Istnieją pewne spekulacje co do trzymania rąk w pozycji pływaka. Początkowo zakładano, że taka pozycja chroni głowę. W każdym razie pomaga, gdyż ułatwia rozciąganie ciała, ręce trzymane po bokach nie dają takiego efektu. Podane zasady mogą się wydać wręcz rytualne, lecz nie było to zamierzone. Wiem, że brzmią jak średniowieczne formuły. Do tej pory nie istnieje jednak wytłumaczenie, dlaczego techniki te okazują się skuteczne. Może w przyszłości zainteresowanie fizyków, chemików, neurologów i specjalistów z innych dziedzin pozwoli stworzyć teorię, która wyjaśni te zjawiska. Jeśli wielu badaczy jednocześnie zajmie się tym problemem w sposób naukowy, być może przyniesie to efekty. Jednak zanim to nastąpi, możesz przekroczyć granicę już teraz, o ile wykażesz dostateczną cierpliwość i odwagę. Jedyny sposób na poznanie i zaakceptowanie tej innej rzeczywistości, to doświadczyć jej samemu. Powodzenia. Rozdział 18. Analiza wypadków. Jak to się wszystko odbywa? Czy istnieje jakieś inne, bardziej sensowne podejście do tego zagadnienia? Najlepszą odpowiedzią będzie analiza danych. Wyklucza to jednak materiały pochodzące od undergroundu. Co prawda grupa ta jako jedyna zaakceptowała mój problem i potraktowała jak coś więcej niż halucynacje, jednak większość przeprowadzonych przez nich analiz charakteryzuje się niejasnymi uogólnieniami. Ja zaś potrzebowałem konkretów. Wiedziałem, że muszę posegregować jakoś dane, których z biegiem lat przybywało. Zacząłem więc wyodrębniać prawdopodobieństwa i możliwości z tego, co było już znane. Wychodziłem bowiem z założenia, że gdy stąpasz po nieznanym gruncie, powinieneś mieć coś, czego w razie potrzeby możesz się uchwycić. Wszystkie przypadki składają się z ciągów wydarzeń, objawów i rezultatów. Moje doświadczenia można podzielić chronologicznie na 4 okresy. Okres przedwstępny. Obejmuje on zdarzenia, jakie miały miejsce przed wspomnianymi wcześniej bólami w okolicach splotu słonecznego. Ten wczesny okres zawiera 2 paradoksalne przypadki, które wydają się niezwykle istotne dla moich dalszych eksperymentów. Pierwszy miał miejsce, gdy miałem 8 lat. Opowiadałem wtedy rodzicom sen, w którym siedziałem w pokoju wyłożonym czerwono-brązową boazerią. W jednym rogu stała skrzynka, a z niej wydobywała się muzyka. W przedniej części skrzynki znajdowało się spore okienko, w którym widać było poruszające się obrazy. Dobiegające ze skrzynki głosy były głosami ludzi widocznych w okienku. Przypominało to pokazywane w szkole teatrzyki kukiełkowe, ale tu głosy słychać było blisko i zwyczajnie, a nie jak wypowiadane za sceną, stłumione. Także kolory obrazów w pudełku były całkowicie naturalne. 30 lat później siedziałem w wyłożonym mahoniową boazerią gabinecie i po raz pierwszy oglądałem kolorową telewizję. Nigdy przed 8 rokiem życia nie miałem okazji zobaczyć kolorowych, ruchomych obrazów. Drugie niezwykłe wydarzenie miało miejsce, kiedy miałem 15 lat i chodziłem już do szkoły. Było to w piątek wieczorem. Z niecierpliwością oczekiwałem na zabawę, która miała się odbyć następnego dnia. Obliczałem, że moje koszty własne na ten wieczór wyniosą $2. Problem polegał na znalezieniu źródła potrzebnej gotówki. W poprzednim tygodniu nie byłem w stanie znaleźć żadnej pracy. Z różnych względów rodzice nie nadawali się na źródło dodatkowych dochodów. Nie miałem także żadnych perspektyw na zarobienie w sobotę. Położyłem się tamtej nocy do łóżka, głowiąc się, jak rozwiązać ten problem. Przebudziwszy się w sobotę rano, doznałem niezwykle żywej wizji, ukazującej $2 leżące pod starą deską obok domu. Wiedziałem o istnieniu tej deski, leżała tam już dość długo. Odrzuciłem jednak pomysł, uznając, iż jest wynikiem moich pragnień, i zszedłem na śniadanie. Po śniadaniu, wciąż roztrząsając swój finansowy problem, ponownie pomyślałem o leżących pod deską $2. Chcąc przekonać się o bezsensowności tego snu, poszedłem w miejsce, gdzie leżała deska. Pokryta błotem i opadłymi liśćmi, wydawała się nieporuszona. To nieprawdopodobne, aby ktoś zgubił lub umieścił pod nią jakieś pieniądze. Szarpnąłem deskę i uniosłem ją do góry.
Pod nią ujrzałem setki mrówek i innych żyjątek biegających szaleńczo we wszystkich kierunkach. A na mokrej ziemi, na samym środku leżały dwa złożone, suchutkie banknoty jednodolarowe. Zachodziłem w głowę, skąd mogły się tam wziąć pieniądze. Nie powiedziałem o tym zdarzeniu nikomu, poza kilkoma przyjaciółmi. Bałem się, że ktoś mógłby domagać się tych pieniędzy. Problem wieczoru został jednak rozwiązany. Z czasem zapomniałem o tym incydencie, aż kiedyś odnalazłem go, wspominając swoje dzieciństwo. To wszystko. Żadnych wielkich urazów, typowo amerykańskie wychowanie w rodzinie uniwersyteckiej. Biorąc pod uwagę, iż problem mój jest natury umysłowej, odpowiedź winna dać psychiatria. Jednakże lekarze nie dostrzegli u mnie żadnych zahamowań, przymusów, niepokojów czy fobii, które normalnie są objawami chorób umysłowych. Dokładniejsze zbadanie wydarzeń prowadzących do pierwszych symptomów doznań poza ciałem, gwałtowne skurcze, ukazało kilka faktów, które zasługują na wzięcie ich pod uwagę. W roku poprzedzającym pierwsze z wydarzeń nastąpiła jedna, dość niezwykła zmiana fizjologiczna. Otóż w ciągu tego roku na 7 dolnych zębach nosiłem specjalny aparat korekcyjny. Możliwe, że cząstki stopu metalowego, z którego zbudowany był aparat, pobudzały elektrycznie lub w jakiś inny sposób mój mózg. Sprawdziłem to szczegółowo, szukając powiązania z późniejszym dostrajaniem do warunków stanu drugiego poprzez ruchy szczęką. Rzecz pozostaje jednak w sferze niezbadanych możliwości. Fizycy, fizjolodzy i elektronicy nie mają żadnych teorii na ten temat. Odpowiednie badania mogłyby potwierdzić lub obalić te przypuszczenia. Setki tysięcy ludzi nosi na zębach kawałki metalu, istnieją też relacje o podobnych przypadkach, jak mój. Zbadanie tego zjawiska mogłoby zaowocować interesującymi wynikami. Innych zmian fizjologicznych nie było. Jedynie przez kilka lat, na skutek zainteresowania mojej żony prawidłowym odżywianiem, przyjmowaliśmy codziennie witaminę A, bikompleks C, E oraz tabletki związków mineralnych. Także i w tym przypadku mógł wystąpić jakiś efekt związany z kumulacją składników, ale nie istnieją żadne dane ani nie prowadzi się żadnych badań nad powiązaniami takich czynników z drugim ciałem. Więcej można powiedzieć na temat aktywności psychicznej i fizycznej, całkiem możliwe, iż tam właśnie leży przyczyna tego fenomenu. Po pierwsze, należałoby zbadać epizod anestezjologiczny, który zdarzył się na 6 miesięcy przed wystąpienia u mnie pierwszych symptomów. Otóż poczułem niezwykle silne wyziewy, dobywające się z puszki po cemencie. Instalowałem właśnie szafkę na górnej części ściany sypialni. Puszka opatrzona była wskazówką, by zaprawy używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Założyłem, że ostrzeżenie dotyczyło jedynie możliwości zapłonu. Sensacje, jakich doznałem, żywo przypominały efekt zapadania, pojawiający się na skutek podania środków anestezjologicznych. Powodowany ciekawością, zacząłem eksperymentować z tymi wyziewami przez następny miesiąc. Rezultaty były bardzo znaczące. Dowiedziawszy się, że składnikami wyziewów były tolulol, znany w handlu detergent hydrokarbonowy, oraz aceton, używany niegdyś w anestezjologii, przeprowadziłem kilka eksperymentów, doświadczyłem przy tym lekkiego znieczulenia, stosując także mniej lotny i stosunkowo bardziej bezpieczny we wdychaniu trilenel. Wydaje się, że rezultaty owych doświadczeń były podobne do relacji osób zażywających LSD. Mianowicie efektem jest silne pobudzenie, co nie było wcale nieprzyjemne, a mogło rozbudzić wewnętrzne pragnienie lub chęć eksperymentów, o których piszę w tej książce. W końcu jednak, choć niechętnie, zaprzestałem tego rodzaju eksperymentów, gdyż mogły spowodować uboczne efekty fizjologiczne. Choć starałem się zachować kontrolę, nie było pewności, że zawsze będzie mi się udawać. Odkryłem jednakże kilka związanych z narkozą faktów, które zaspokoiły moją ciekawość. Podobno w Irlandii eter sprzedawany był przez ulicznych handlarzy na łyżeczki i zawsze był łatwo dostępny. Dawniej studenci medycyny często urządzali eterowe party, tak jak dzisiejsza młodzież zażywająca kupione na czarnym rynku LSD. Lekarze twierdzili, że w tamtych czasach eterowa narkomania była dość rozpowszechniona. Kapitanowie tankowców przewożących benzynę mieli z kolei kłopoty ze specyficzną, morską odmianą pijaków. Przy zamusztrowaniu wyglądali zupełnie zwyczajnie, dopóki nie znaleziono ich leżących bez przytomności przy otworach wentylacyjnych ładowni. Zrozumiałem, że byli wąchaczami. Poznałem także związek pomiędzy alkoholem i innymi środkami znieczulającymi. Każdy środek anestezjologiczny jest drogą od stanu świadomości do nieświadomości, poza którym jest już śmierć. Zadaniem anestezjologa jest ulokowanie pacjenta w stanie głębokiej nieświadomości tak szybko, jak to tylko możliwe, zapobiegając stanom pośrednim. Ten właśnie obszar badałem. Jest to więc technika utrzymywania człowieka tuż nad progiem śmierci.
Główną przewagą eteru nad alkoholem, szczególnie gdy stosowany jest po raz pierwszy, jest znacznie mniejsza możliwość powstania efektów ubocznych i umożliwienie lepszej kontroli poziomu świadomości. Okres świadomości po zastosowaniu eteru jest bardzo krótki, a stan nieświadomości od punktu bez powrotu, śmierci, dzieli duża różnica czasowa. Po użyciu alkoholu okres świadomości jest bardzo długi. Kiedy osiągnięta zostanie głęboka nieświadomość, odległość od punktu bez powrotu jest bardzo krótka. Margines jest tam wąski i dalsze podawanie alkoholu nieprzytomnemu pacjentowi może łatwo spowodować jego śmierć. Odkryłem także, że archeologowie i geologowie studiując Tylda okolice wielu dawnych greckich i egipskich świątyń, gdzie miało miejsce wiele cudownych wydarzeń i wizji, doszli do wniosku, iż prawdopodobnie wydobywały się tam z podziemi gazy, łącznie z tlenkiem azotu, gaz rozweselający. Jest to jeden z używanych dziś w anestezjologii gazów bezwonny i bez smaku. Około 3 miesiące po moich doświadczeniach narkotycznych, które zostały już prawie zapomniane, zainteresowałem się możliwościami nauki przez sen. Nie wiem, skąd się wzięły te zainteresowania. Być może były rezultatem kontaktów ze środowiskiem akademickim, połączonych z obserwacją metod nauki, jakim poddawano moje dzieci w szkole podstawowej. Aby zbadać te możliwości, zacząłem studiować dawne i obecne teorie związane z działaniem świadomego i nieświadomego umysłu. Istnieją dowody świadczące, że podświadomość rejestruje wszystkie bodźce zmysłowe, niezależnie od tego, czy człowiek śpi, czy jest rozbudzony. Chodziło mi o to, aby w czasie snu wprowadzić do pamięci usystematyzowane dane i móc spowodować świadome przywołanie ich w razie potrzeby. Z ograniczonych danych, do jakich udało mi się dotrzeć, wpłynęły wnioski całkowicie sprzeczne. Samo odczytywanie fal osoby pogrążonej we śnie przynosiło fragmentaryczne i często błędne rezultaty. Nie zrobiono żadnych badań porównawczych dotyczących uczenia się w trakcie głębokiego snu, delta i fazie marzeń sennych, REM. Nie podjęto także żadnych wysiłków w celu dowolnego wytworzenia stanu snu o pełnej percepcji z odruchem warunkowym, powodującym dowolne odtwarzanie przyswojonego materiału. Wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań, sporządziłem taśmę do autohipnozy i sprawdziłem jej przydatność. Wydawało się to pierwszym logicznym krokiem, w wyniku którego mogłem zamiast snu naturalnego wytworzyć sen hipnotyczny. Użyłem magnetofonu, aby zdepersonalizować technikę i stosować taki sam test dla różnych osób. Taśmy przeznaczone były do używania w kabinach izolowanych od dźwięku i światła. Zawartość taśm celowo była bardzo prosta. Składały się na nią część powodująca sen hipnotyczny, a po niej druga złożona ze wskazówek i sugestii tworzących pewien ciąg, które różniły się pod względem spodziewanych rezultatów. Nauka języków na przykład ograniczona była do francuskich i hiszpańskich słówek i idiomów. Były także taśmy z tabliczkami mnożenia od 12 do 24. Towarzyszyły im zawsze sugestie dotyczące zapamiętywania przy pełnej świadomości oraz sugestie posthipnotyczne, np. myślenie o liczbie 555 z równoczesnym pięciokrotnym stuknięciem palcami w stół. Wszystkie taśmy zawierały także sugestie, by każdy z badanych stawał się lepszy zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Afirmacja ta była czymś więcej niż jedynie ogólnikiem. Nie sugerowano sposobu, w jaki miałaby przebiegać taka poprawa. Tak więc wszystkie najważniejsze układy nerwowe, krążenia, wydzielania wewnętrznego i trawienny byłyby całkiem normalne, stosownie do zawartych sugestii. Sugestie dotyczące stanu zdrowia oraz przywoływania wspomnień były wzmocnione przez wielokrotne używanie taśmy. W świetle dalszych wydarzeń może to być ważne. Wszystkie te eksperymentalne nagrania opatrzone były dokładnymi opisami, zawierającymi każde zarejestrowane słowo i każdą stosowaną technikę. Taśmy kończyły się sugestiami przywracającymi badanemu pełną świadomość. Były maksymalnie proste i efektywne, bez żadnych wyszukanych słów mogących wprowadzić w błąd. Z nagrań korzystało 11 osób w wieku od 7 do 50 lat. Rezultaty świadczyły o potencjalnych możliwościach tkwiących w takim sposobie nauczania, o ile poprawi się odpowiednio stronę techniczną. Muszę stwierdzić, iż eksperymentowałem z taśmami najczęściej na sobie. Dlatego też było całkiem naturalne, że nie były już tak wiarygodne, jeśli chodzi o wywoływanie doznań poza ciałem. Wszystkie nagrania przesłuchane zostały słowo po słowie i dźwięk po dźwięku, w poszukiwaniu przyczyny późniejszego efektu. Nie znalazłem żadnego dowodu, wątpliwości jednak pozostały. Doświadczenia te trwały aż do wystąpienia pierwszych symptomów. Okres początkowy. Wrzesień 1958 roku, lipiec 1959 roku.
aby znaleźć jakieś współzależności pomiędzy efektami, wydarzeniami, cechami charakterystycznymi i wnioskami, należało to wszystko jakoś posortować. Wkrótce stało się jasne, że mogę dokonać czytelnego podziału na trzy kolejne okresy. Zarówno początek, jak i koniec tego pierwszego okresu są doskonale widoczne. EFKTY. Pierwszym niewyjaśnionym efektem był skurcz, o którym wspominałem już na początku tej książki. W kilka tygodni później miałem owo wrażenie padania promieni słonecznych od północy, połączone z katalepsją. Ostrożne eksperymentowanie doprowadziło do wibracji. To wrażenie zmysłowe, jak dowiedziałem się później, często towarzyszyło XIX-wiecznym spirytystom i okultystom. Wciąż jeszcze wspomina się o tym w undergroundzie. Zmysłowy efekt wibracji był jedynym stałym symptomem przez cały okres początkowy. Rozwijał się jednak. Najpierw wibracje były bardzo silne i czasami towarzyszyły im wizje pierścienia elektrycznych iskier. Częstotliwość wynosiła 10 cykli na sekundę. U schyłku okresu początkowego częstotliwość wzrastała do około 18 Hz, co powodowało niewielkie dolegliwości cielesne. W okresie tym udało mi się dowolnie wywołać ów efekt w 59% przypadków. Drugim efektem był syk, słyszany słabo, lecz stale w uchu środkowym. Występował nieprzerwanie przez cały ten okres. Laryngolog po badaniach określił to jako słyszenie przepływu krwi w żyłach. Poza tym słuch był normalny. Oddzielenie od fizycznego ciała miało miejsce około 3 miesiące od rozpoczęcia tego okresu i wystąpiło samoistnie. Większość późniejszych doznań wywoływana była świadomie. Wszystkim towarzyszyły wibracje. Z czasem stan ten mogłem wywoływać coraz łatwiej. Innych efektów nie zaobserwowałem. Rezultaty fizyczne były bardziej podobne do odpoczynku niż zdenerwowania czy wyczerpania. W późniejszym okresie pojawiło się podniecenie efektami eksperymentów, ale umiarkowane. Charakteryzowało się przyspieszeniem pulsu, nadmiernym poceniem i zwiększoną pobudliwością seksualną. EMOCJT. Przez pierwszą połowę tego okresu dominowało uczucie strachu przed urazem fizycznym lub psychicznym. Obawy zostały w znacznym stopniu rozproszone przez konsultacje i badania u autorytetów medycyny i psychiatrii. Późniejszym czynnikiem głównym była ciekawość, stadzona obawami przed nieznanym, a także lękiem przed niemożnością powrotu do ciała fizycznego. EKSPERYMENTY. Po pierwszym doświadczeniu poza ciałem, dalsze eksperymenty przebiegały stopniowo od oswojenia się z bliskim oddzieleniem 3 metry lub mniej do obiektywnych badań oddzielenia i w końcu wizyty w obszarze I. METODO 1 OGIA. Mam tu na myśli badanie przyczyn stanu wibracji, skoncentrowanie się na opisanych wcześniej taśmach magnetofonowych oraz metody uzyskiwania całkowitej relaksacji przy zachowaniu pełnej świadomości, co jest stanem wstępnym do osiągnięcia wibracji. Były one stosunkowo łatwo osiągane, o ile przedtem uzyskałem odpowiedni stan świadomego relaksu. Oddychanie przez usta jako warunek zostało w pełni potwierdzone. Strojenie wibracji poprzez ruchy szczęką także okazało się efektywną metodą. Przekonałem się, że oddzielenie od ciała fizycznego zachodzi tylko podczas stanu wibracji. Technika oddzielenia polegała na prostej myśli, w górę lub na zewnątrz. Zakończone sukcesem próby wykazały, iż ruch drugiego ciała wywoływany jest samą myślą lub chęcią. Problemy kontrolowanego ruchu do obranych wcześniej celów oraz natychmiastowy i bezpieczny powrót pozostały nierozwiązane. WEN i OSKI. Jedno istnieje drugie ciało związane z ciałem fizycznym. Dwa, drugie ciało może poruszać się i działać niezależnie od ciała fizycznego. Trzy, ruchy i działania drugiego ciała znajdują się pod częściową kontrolą świadomości. 4. Niektóre zmysły drugiego ciała działają podobnie jak w ciele fizycznym, działanie innych jest niezrozumiałe i niewytłumaczalne. 5. Niektóre ruchy ciała drugiego i fizycznego są równoczesne. Okres środkowy. Sierpień 1959 roku, wrzesień 1962 roku. EFKTY. Okres ten zaczął się od lekkich kłopotów z krążeniem. Nie zauważyłem związku pomiędzy eksperymentami a owymi niedomaganiami, chociaż brak dowodów niekoniecznie musi wykluczać taką możliwość. Stan wibracji ewoluował, a pod koniec tego okresu przejawiało się jedynie wrażenie ciepła. Zmiana była rezultatem stopniowego przyspieszania częstotliwości, dopóki poszczególne pulsacje nie stały się słyszalne. Fenomen słyszenia świstu powietrza występował niezmiennie przez cały ten okres. Oddzielenie od ciała fizycznego stało się bardziej naturalne, czasami tylko wyłaniał się problem ponownego połączenia. W ciągu dnia musiałem wprowadzać się w stan wibracji, w nocy pojawiał się spontanicznie.
Efekty fizyczne były te same, żadnego zdenerwowania, jedynie niewielkie podniecenie. Skrupulatnie to kontrolowałem z powodu choroby serca. EMOCJT. W wczesnej fazie tego okresu wystąpiły pewne obawy związane z możliwością zmian fizycznych. Niemożność całkowitej kontroli doświadczeń zwiększała te obawy, które później stopniowo zanikały, głównie z powodu braku owych zmian oraz na skutek rosnącego poczucia pewności. Pozostawał jednak lęk przed niemożnością powrotu do ciała fizycznego oraz popełnieniem błędów wynikłych z nieznajomości nieznanych obszarów. EKSPERYMENTY. Wizyty w obszarze I stały się rzadsze i zostały zastąpione mimowolnymi początkowo odwiedzinami w obszarze drugim. W późniejszej fazie tego okresu odkryłem obszar trzeci i rozpocząłem jego badanie. Stan międzyczasu odkryłem pod koniec okresu środkowego. METODO1OGIA. Przy eksperymentach dziennych stosowałem odliczeniową technikę relaksacji. W nocy pozostawanie na granicy snu aż do uzyskania stanu wibracji i uczucia ciepła. Oddychanie przez usta stało się automatyczne i w dalszym ciągu eksperymentowałem ze strojeniem szczęką. Oddzielanie się od ciała przez obrót o 180 stopni było najbardziej efektywne. Przetestowałem i zacząłem stosować nową technikę pozytywnego powrotu poprzez przywoływanie K. Wen i OSKI. I istnienie drugiego ciała zostało powtórnie potwierdzone. 2. Odkryty został obszar drugi, różny od obszaru I. 3. Powstała hipoteza istnienia obszaru trzeciego o charakterze podobnym do obszaru I, ale innym stopniu rozwoju technicznego. 4. Świadomość ludzka przekracza próg śmierci i kontynuuje istnienie w obszarze drugim. 5. Komunikacja istnieje tam poza poziomem mowy, tak podczas snu jak i jawy, a także w stanie drugim. 6. Niektórzy, większość, oddzielają się od swego ciała podczas snu. Przyczyna tego zjawiska nie jest jeszcze znana. Okres późny. Październik 1962 roku, październik 1970 roku. W tym czasie ograniczyłem eksperymenty, głównie z braku możliwości, gdyż byłem pochłonięty sprawami materialnymi. EFKTY. Wrażenie wibracji zanikło całkowicie, ustępując miejsca uczuciu ciepła, a potem nie dającemu się określić stanowi bycia. Oddzielenie następowało wyłącznie w czasie trwania owego stanu bycia, zresztą przy minimalnym wysiłku. Jedynym zauważalnym efektem fizycznym było lekkie uczucie dezorientacji, zawrotu głowy i pewnej niewygody utrzymujące się około 9 godzin po każdym eksperymencie. Przyczyny takiego stanu nie są mi znane. I w środkowej fazie tego okresu cierpiałem na hemoroidy, co jak przypuszczam miało związek z doświadczeniem mającym miejsce na 4 dni przed pojawieniem się pierwszych dolegliwości. Wcześniej problem ten nie występował. W tym czasie zmniejszyło się zapotrzebowanie na sen. Jednakże kiedy pojawia się potrzeba snu, należy natychmiast się jej podporządkować, w przeciwnym razie może wystąpić osłabienie fizyczne i psychiczne. Nawet 5-minutowa drzemka wystarcza do regeneracji sił. Jedynym nowym efektem było pojawienie się dwuczasów, czyli niejako świadome podwójne istnienie. Pełna świadomość znajdowała się na poziomie aktywnych zmysłów fizycznych, ja sam jednak byłem o krok dalej. Całkowita integracja ze środowiskiem fizycznym wymagała świadomej decyzji. Co powodowało ten efekt i dlaczego, nie wiem do dzisiaj. Syk powietrza trwał nadal. EMOCJT. Występujący w poprzednich okresach lęk zniknął zupełnie. Najistotniejszym powodem było całkowite opanowanie metod natychmiastowego i dowolnego powrotu do ciała. Gromadzone w trakcie eksperymentów informacje wpłynęły na akceptację tego stanu. W tym czasie zmniejszyło się zainteresowanie dalszą egzystencją w ciele fizycznym. Rezultatem było lekceważenie niebezpieczeństw. Nie znam przyczyny tego zjawiska. EKSPERYMENTY. Z powodu natłoku innych spraw nie przeprowadzałem w tym okresie planowych doświadczeń. Dlatego też zdarzały się sporadycznie i jedynie wtedy, gdy była ku temu okazja. Kilka razy znalazłem się w obszarze II. Większość podróży odbywałem do obszaru drugiego, lecz rezultaty dotyczące zjawisk świata fizycznego obszaru II są niesprecyzowane. Eksperymenty ściśle naukowe zaczęły się w późniejszej części tego okresu, w warunkach laboratoryjnych. METODO i OGIA. Niewiele uwagi poświęcałem tej sprawie i dwa zasadnicze problemy pozostały nierozwiązane. Pierwszy dotyczył rozwoju techniki głębokiej relaksacji, którą coraz trudniej przychodziło mi stosować. Drugim stałym problemem była kontrola punktu docelowego podróży. Próbowałem różnych sposobów, ale bez zadowalających rezultatów. Podstawową trudnością było pokonanie przeciwstawnych pragnień świadomości i nadświadomości, gdy działały równocześnie.
W stanie drugim nadświadomość jest czynnikiem dominującym. WEN i OSKI. 1. W trakcie przebywania w drugim ciele możliwe jest wytworzenie efektu fizycznego na jawie u osoby żyjącej. 2. Istnieją obszary wiedzy całkowicie poza możliwością pojmowania przez świadomy umysł eksperymentatora. Trochę statystyki. Pierwszym krokiem do uporządkowania danych jest przyjęcie odpowiedniej skali pomiarowej. Po wielu próbach stało się oczywiste, że jedynie niektóre mierniki mogą znaleźć zastosowanie w poniższej klasyfikacji. Dlatego też ogólne wnioski są wiążące o tyle, na ile prawidłowe są założenia i przesłanki, w oparciu o które wnioski zostały wyciągnięte. Pierwsze. Wiarygodność eksperymentatora. W naszym społeczeństwie nie istnieje status eksperymentatora, ale raczej przekonanie o podstawowych cechach, jakie powinien posiadać. Przede wszystkim powinien być szczery i wiarygodny. W moich doświadczeniach przeszedłem wiele dodatkowych badań lekarskich, psychiatrycznych i psychologicznych, co miało przynieść większą ilość informacji. Już samo to może być zadowalającym świadectwem intelektualnej akceptacji. Drugie. Podobieństwa są analogiczne. Oznacza to po prostu, że obserwowany stan i podejmowane decyzje są realne w takim samym stopniu, jak te w świecie fizycznym. Nie zważając na niezgodności z dzisiejszą wiedzą i przekonaniami ludzkości, twierdzę, iż realność doświadczeń jest do zaakceptowania, jeżeli dorównuje ona, zbliża się lub jest w odpowiednim stopniu podobna do percepcji zmysłowej osoby niebędącej w stanie snu. Trzeci. Percepcja i interpretacja. Ich dokładność jest zbieżna z ograniczeniami percepcji i błędami interpretacyjnymi w normalnym stanie fizycznym. Błędy te wiążą się z doświadczeniem, stopniem rozwoju intelektu i nastawieniem emocjonalnym. Należy zaznaczyć, że wrażenia zmysłowe w drugim stanie, choć innej natury, podlegają racjonalnemu procesowi interpretacji. Obiektywna analiza struktury, kształtu i działań jest tak samo związana z indywidualnym doświadczeniem, jak w normalnym stanie fizycznym. Co więcej, percepcja niezależnie od doświadczenia i treningu pozostaje funkcją umysłu, który w drugim stanie owładnięty jest silnym nakazem rozpoznawania. Działając pod taką presją, umysł będzie dokonywał identyfikacji w obrębie zdobytych doświadczeń, pomimo iż spotyka się z jakimś faktem po raz pierwszy. Innymi słowy, musisz przyjąć, że relacje eksperymentatora są w pełni szczere. Musisz założyć, że wszystko, co zachodzi podczas pobytu w drugim ciele, jest realne, jeżeli ma odniesienie do rzeczywistości w świecie fizycznym. A także, że umysł drugiego ciała działa podobnie, chociaż używa wzroku, słuchu, dotyku i kilku jeszcze zmysłów w innym znaczeniu. Powinieneś wiedzieć, że umysł odmawia akceptacji nieznanych elementów w drugim stanie i posuwa się nawet do błędnej identyfikacji. Musisz wreszcie przyjąć, że istnieją takie same prawa ludzkiego błędu w percepcji i interpretacji. Przyjmując te założenia, łatwiej jest dokonać klasyfikacji około 589 eksperymentów z okresu 12 lat. A oto niektóre dalsze wnioski. W czasie snu nie zachodzą procesy intelektualne. Świadomość, tak jak ją pojmujemy, nie działa. Stąd uczestnictwo w akcji zachodzi na poziomie reakcyjnym bądź niemożliwym do kontynuowania, lub też jest się po prostu biernym obserwatorem niemogącym podjąć jakichkolwiek działań. Percepcja ograniczona jest do jednego lub co najwyżej dwóch zmysłów. Nie ma możliwości natychmiastowej analizy. Błędne interpretacje związane są z całą percepcją i jako takie pozostają w świadomej pamięci. Stan drugi jest przeciwieństwem marzeń sennych. Występuje w nim rozpoznanie świadomości. Umysł doznaje wrażeń dokładnie tak samo, jak w czasie świadomości fizycznej. Na podstawie doznań zmysłowych podejmowane są decyzje i działania. Weryfikacja tych wrażeń osiągana jest poprzez świadome i zależne od woli powtarzanie działań. Uczestnictwo w wydarzeniach jest takie samo, jak w świecie fizycznym. Doznania zmysłowe nie płyną z jednego czy dwóch źródeł. Emocje są silniejsze i mają szerszy zasięg niż na płaszczyźnie świadomości fizycznej, ale mogą być kontrolowane i kierowane. Jeżeli doznanie eksperymentalne nie zawierało większości cech właściwych dla stanu drugiego, klasyfikowałem je jako sny. Pozostałe doświadczenia rozpatrywane były ponownie. Następnie w poszukiwaniu przyczyn analizowałem warunki otoczenia, choć niełatwo to odkryć, jak ilustruje tabela. Warunki fizyczne, procent doświadczeń. W eksperymentach udanych stan obecny, dzień 42,2, noc 57,8, ciepło 96,2, zimno 3G, wilgotność nie ma wpływu. Ciśnienie nie ma wpływu. Lżąc 100,0 stojąc.
północ, południe, głowa na północ, 62,4, wschód, zachód, głowa na wschód, 19,2, pozycja inna, 18,4, pozycja księżyca i planet nie ma wpływu. Większość udanych eksperymentów miała miejsce wtedy, gdy było ciepło i leżałem w pozycji północ-południe. Bez większego wpływu pozostawało oświetlenie słoneczne, wilgotność, ciśnienie, lokalizacja ciała fizycznego czy siły przyciągania księżyca. Zależność od stanu fizycznego łatwiej jest określić, ponieważ większość zapisów w dzienniku zawiera odpowiednie wzmianki na ten temat. Stan fizyczny procent całości dosiu. Eksperymenty udane, stan dzisiejszy, normalny stan zdrowia 78,4, niewielkie osłabienie 21,2, choroba lub uraz 0,4, zmęczony 46,5, wypoczęty 18,8, stan pośredni 34,7, przed jedzeniem 17,5, po jedzeniu 35,5, między posiłkami 47,0, wpływ czynników katalizujących. Lekarstwa i inne 12,4. Choroba nie jest więc znaczącym czynnikiem, chociaż często występują w jej trakcie spontaniczne oddzielenia od ciała. Najczęściej oddzielenie zachodzi w stanach zmęczenia czy w chwilę po posiłku. Środki chemiczne nie mają na to zasadniczego wpływu. Stan psychiczny procent całości. Tuż przed udanymi eksperymentami, stan dzisiejszy, spokojny 3,2, w złym nastroju 8,9, zaabsorbowany 64,0, w oczekiwaniu 11,9, niewypoczęty 3,7, emocjonalnie pobudzony 9,0, intelektualnie pobudzony 6,5, wstrząśnięty 0,7, przestraszony 2,7, inny 30,0. Z powyższej klasyfikacji wynika, że spokój powiązany z lekkimi emocjami i nastawieniem introspektywnym jest warunkiem wstępnym. Należy zaznaczyć, iż w kategorii przestraszony ujęto różne stany lękowe, z których większość pojawiła się we wczesnej fazie eksperymentów. Uczucie oczekiwania występowało często razem ze spokojem. Analiza elementów kontrolowanych. Wytwarzanie stanu procent całości. W eksperymentach udanych. Wywołane świadomie 40,2, spontaniczne 14,9, nieokreślone 44,9. Eksperymenty wywoływane procent wszystkich. Świadomie prób. Udane 58,7. W efekcie snu 13,6. Nieudane 27,7. Użyte metody udane przywołujące sen. Nieudane taśma magnetofonowa 17,5, 4,5, relaksacja poprzez odli. Czanie 24,0, 4,5, 12,9, technika przypomnie. Nią 3,7, 1,7, 4,7, metoda mieszana 13,9, 1,6, 5,7, objawy procent całości, w udanych eksperymentach stan dzisiejszy, syk powietrza 45,2, katalepsja fizyczna 11,4, wibracje 2,30, wrażenie ciepła 66,9, różne 33,8. Należy tu wyjaśnić, że poprzez spontaniczne rozumiem te eksperymenty, gdy podczas naturalnego stanu relaksu pierwsze objawy wystąpiły samoistnie, a ja jedynie wykorzystałem nadarzającą się sposobność do przeprowadzenia doświadczenia. Nieokreślone oznaczają przypadki, w których pojawiły się tylko pewne tendencje, a pogłębienie stanu nastąpiło poprzez celowe działanie. Rezultaty udane obejmują eksperymenty, w których wystąpiły dwa lub więcej symptomów, a ja dokonałem częściowego lub całkowitego oddzielenia. Rubryka przywołujące sen notuje te przypadki, podczas których po prostu zapadałem w sen. Eksperymenty nieudane były wtedy, gdy nie wystąpiły żadne objawy i nie osiągnięto żadnych rezultatów. Użyte metody opisane są w innych miejscach i zmieniają się pod wpływem eksperymentowania na zasadzie prób i błędów. Przykładem są taśmy magnetofonowe, co prawda dość efektywne, ale mające równocześnie pewne ograniczenia i zawężające samookreślenie. Dlatego też najczęściej używałem techniki odliczania. Objawy należy rozpatrywać łącznie z upływem czasu. Katalepsja fizyczna występowała tylko w okresie początkowym. Tak samo wibracje, które wyraźnie przekształcały się w uczucie ciepła, w okresie średnim i ostatnim odbierane były sporadycznie. Syk powietrza pojawił się natomiast wcześniej i występuje do dziś. W każdym udanym eksperymencie udział poszczególnych zmysłów przejawiał się w sposób następujący.
Zmysł procent całości. Stan obecny. Widzenie 67,2. Słuch 82,7. Dotyk 69,8. Smak 0,7. Zapach 0,3. Ruch 94,2. Inne 73,0. Należy zaznaczyć, że wymienione tu wrażenia zmysłowe są określone w przybliżeniu. Oznacza to więc, że niekoniecznie musiał działać odpowiednik fizycznego systemu nerwowego. Na obecnym etapie nie można potwierdzić ani zaprzeczyć istnieniu podobnej struktury w stanie drugim. Nie istnieje też żadne wyjaśnienie stosunkowo niewielkiego udziału smaku i węchu w porównaniu z ich rolą w świecie materialnym. Podobnie ograniczony wydaje się zmysł dotyku, a jednak okazuje się on podstawowym źródłem wrażeń. Może to wynikać stąd, iż dotyk działa na pewnym poziomie radiacji lub też w tym indywidualnym przypadku jest on bardziej rozwinięty niż smak i węch. Ruch także znalazł się w tej klasyfikacji, mimo że odnosi się raczej do akcji niż do biernej percepcji. Wydaje się jednak rzeczywistym źródłem doznań poza tradycyjnymi pięcioma zmysłami, podobnie jak zmysł równowagi przenosi sygnały do mózgu niezależnie od innych zmysłów. W ciele fizycznym mechanizm ten oparty jest na siłach grawitacji i inercji, to samo może odnosić się do stanu drugiego. Określenie inne dotyczy zmysłów nie mających odpowiedników w świecie fizycznym. Oznacza to, że percepcja w stanie drugim znajduje się poza zasięgiem obecnej wiedzy czy teorii. Wydaje się, iż percepcja w drugim stanie jest osiągana raczej poprzez siły działające w okresie widma elektromagnetycznego bezpośrednio przez odbierane lub wytwarzane pola magnetyczne albo za pomocą sił i pól, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane niż przy udziale mechanizmów fizycznych. Jednak stwierdzić to będą mogły dopiero szeroko zakrojone i długotrwałe badania. Analizy i klasyfikacja. Jednym z punktów kluczowych fenomenu stanu drugiego jest sposób, w jaki umysł segreguje uzyskane dane. Klasyfikacja może być następująca. Procent wszystkich spostrzeżeń. Znane podobne nieznane. Konfiguracja kształt lub forma 20,6, 44,4, 35,0, struktura 24,8, 43,9, 31,3. Składniki 17,4, 32,2, 50,4. Obiekty żywe. Inteligentne 65,4, 75,7, 30,7, podludzkie 7,1, 1,3, 8,7, artefakty 27,6, 23,0, 17,4, nieznane 43,2, obiekty nieożywione 21,1, 46,2, 32,7, formy abstrakcyjne 62,1, 62,2, 81,8, artefakty 37,9, 37,8, 18,2. Wydarzenia. Obserwowane 25,7, 18,9, 55,4, wspólne 39,0, 19,2, 41,8, analogie 80,4, 19,6. Mogłoby się wydawać, że większość zdarzeń w obszarze drugim ma związek z istotami inteligentnymi typu humanoidalnego, działającymi w znanym mi otoczeniu i używającymi możliwych do zidentyfikowania.